200 tysięcy złotych. Działania będą prowadzone do końca listopada bieżącego roku. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu aktywności i jakości życia 130 osób borykających się z trudnościami z co najmniej jednego powodu. Ubóstwa, bezrobocia, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i wprowadzeniu gospodarstwa domowego lub bezdomności. W ramach projektu pod nazwą Unijna Firmolandia w pierwszej turze naboru przyznano 5 dotacji inwestycyjnych. Przypomnę, projekt będzie realizowany do końca czerwca przyszłego roku, a jego wartość to około 1,5 miliona złotych. Łącznie pomoc uzyska 30 osób z terenu Grudziądza i powiatu grudziąckiego, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy zostały zwolnione z pracy lub są przewidziane do zwolnienia, bądź są zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy i planują podjęcie własnej działalności gospodarczej. Otrzymaliśmy promesę udzielenia dotacji w wysokości około 44 tysiące złotych na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy miasto Grudziądz. Jest to kolejny rok naszych działań związanych z tą sprawą. Wsparcie pochodzić będzie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Zadanie będzie realizowane od czerwca do sierpnia. Informuję również, że przy Szkole Podstawowej nr 16 uruchomiono świetlicę socjoterapeutyczną Gniazdo. Organizatorem placówki jest Centrum Profilaktyki i Terapii. Świetlica zapewniają dzieciom m.in. opiekę, wychowanie i pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego. Z innych spraw to kolejny kurs samoobrony odbył się zorganizowany przez Straż Miejską. Tym razem certyfikat ukończenia tego kursu uzyskało 70 kobiet. Łącznie do tej pory bezpłatnych warsztatów skorzystało 211 pań. Szanowni Państwo, zbliża się Dzień Konstytucji 3 Maja. Chciałbym Państwa zaprosić do udziału w wydarzeniach związanych i ze świętem Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, które mamy 2 maja i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zaplanowaliśmy piknik patriotyczny oraz koncerty. 3 maja odbędzie się również drugi już półmaraton Ślanami Bronka. Mieszkańcy Kolejści będą mieli również dodatkową okazję, by zwiedzić Cytadelę. To są wszystkie moje okazje, informacje, a przy tej okazji, proszę Państwa, chciałbym poprosić Pana Przewodniczącego i Wysoką Radę, aby pozwoliła udzielić głosu przedstawicielowi Wojskowych Zakładów Uzbrojenia, przedstawicielowi Prezesa Zarządu, który chciał zapoznać Państwa z aktualną sytuacją, jaka jest w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia. Proponuję, Panie Przewodniczący, po moich odpowiedziach dla Państwa Radnych. Dziękuję za uwagę. Dopuszczenie. Pan Sulikowski, to czy nazwisko pamięta? Pana Sulikowskiego. Tutaj od razu po odpowiedziach Pana Prezydenta na Państwa pytanie i w związku z powyższym przedstawiam. Czy jesteście Państwo, czy Państwo radni są za przyjęciem wniosku formalnego o dopuszczenie osoby spoza organów gminy Pana Sulikowskiego, przedstawiciela Wojskowych Zakładów Uzbrojenia? Dziękuję bardzo. Wniosek został przyjęty. Bardzo proszę, pytanie do Pana Prezydenta. Później będzie tak, jak Pan Prezydent prosił, Pan Sulikowski Państwu przedstawi sytuację. Bardzo proszę. Kto jakieś ma pytanie do Pana Prezydenta na informacji? Wysoka Rado, pytanie dotyczące trasy siedlicowej podpisanej umowy. Na jaką kwotę już złożyliśmy wnioski o płatność za ten odcinek? Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, mam pytanie, ponieważ szczerze nie usłyszałem z tego informacji Pana Prezydenta odnośnie, bo wiem, że Radni niedawno w Sejmiku Wojewódzkim głosowali programy różnego zakresu i tak dalej. To chodzi o nowe rozdanie środków unijnych. Czy miasto Grudziądz też aplikowało? Czy Pan Prezydent może pochwalić się wnioskami, które miasto składało? Czy te informacje, czy na kolejnej sesji dowiemy się czegoś, czy po prostu nie ma żadnych wniosków, o które Grudziądz aplikuje, jak to wygląda? Dziękuję bardzo. Bardzo prosimy Pana Radnego. Mówię, przeważnie zadajemy pytania Panie Radny, jakie Pan dokładnie wie. Do tego Pan Prezydent pytał, udzielił odpowiedzi i zapytania o wolnych głosach. Czy jeszcze jakieś pytania do informacji Pana Prezydenta? Pani Radna Iwanowska, bardzo proszę.
Kiedy jest planowane zakończenie rewitalizacji Parku Miejskiego? Modernizacji torowiska tramwajowego, jak to wygląda? Kiedy poszczególne fragmenty ulic będą czynne, nieczynne? Czy jest gdzieś dostępna taka informacja? Jeżeli Pan Prezydent mi odpowiedzieć, gdzie można zasięgnąć, gdzie taki harmonogram widnieje? Czy jest na stronie internetowej, czy gdzieś mieszkańcy po prostu to się pytają? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze pytania, Szanowni Państwo? Nie widzę. Panie, kto się bardzo proszę. Ta Marka Sikora udzielenie odpowiedzi, jeżeli chodzi o sprawy związane z wnioskiem i z informacjami ewentualnie o Urzędzie Marszałkowskim. Panie, się bardzo proszę. Ja bym pomogę się pomylić o kilka procent. Bardzo prosił pana naczelnika Jacka Wrzosa o informację wniosku o płatność na ostatnie dla trasy śródmieścowej. Wiem, że wniosek jest rozłożony dawno temu. 40 kilka milionów złotych. Panie naczelniku, precyzyjnie proszę. Bardzo proszę, panie naczelniku. Chciałbym na tą różnicę 4 miliony z moim hakiem. Panie Prezydencie, bardzo proszę. Szanowni Państwo, padło pytanie, czy aplikujemy, no Panie Radny, aplikujemy o wiele projektów. Szkoda tylko, że Pana Radnego na spotkaniu prosił o nową perspektywę. Tej sali nie było. Przyszło całe 6 osób z składu całej Rady Miejskiej, gdzie przedstawicieli, gdzie Państwu prezentowaliśmy projekty, propozycje, do których zamierzamy aplikować w nowej perspektywie unijnej. Jeżeli chodzi o renowację, rewitalizację parku, termin, jeżeli Pan Prezydent pozwoli, jest do końca września bieżącego roku, ukończenia robót. Natomiast no, pytanie Pana Radnego Kościńskiego, harmonogram robót, on jest płynny, wiadomo, w zależności, oczywiście założenia są przez kierownika budowy i nadzór jakiś sztywny, tylko że wiadomo, że życie pokazuje czasami, że one mogą płynnie przechodzić. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że na bieżąco osoby, które tam prowadzą punkty usługowe, punkty handlowe, są informowane przez pracowników Zarządu Dróg Miejskich. Na sali jest pan dyrektor Murgała. Bardzo bym prosił o kilka informacji na ten temat. Ja wiem, że między innymi w tym tygodniu, na przykład na Legionów, jest też spotkanie kolejne już z przedsiębiorcami, aby też wiedzieli, w których terminach mogą się spodziewać utrudnień na swojej ulicy. Jutro po godzinie 9 mamy spotkanie z Gruzińską Federacją Gospodarczą i z przedstawicielami osób prowadzących tam działalność. Informujemy na bieżąco, jak wprowadzamy. Trzeba tu nadmienić, że jeszcze wodociągi przed nami, zgodnie z porozumieniem podpisanym między prezydentem a wodociągami, wyprzedzają ten harmonogram i jakby przed wykonawcą wchodzą na odcinki i są zwężenia często, więc jeżeli ktoś by chciał uzyskać informację, telefon do nas bądź do kierownika budowy i na bieżąco zostanie mu udzielona informacja. W zasadzie sesji jest miejsce, na którym powinniśmy w zasadzie uzyskiwać takie informacje, to właśnie w ramach sprawozdania, w ramach informacji pana prezydenta, bo uważam, że to jest najlepszy moment, żeby poinformować radnych, o co zabiega prezydent miasta Gruziąca. To jest jedna kwestia, natomiast co do odpowiedzi odnośnie harmonogramu roku, to nie mogę się zgodzić zupełnie, że użycie terminu harmonogram płynny. Czy państwo rozumiecie, co to znaczy harmonogram płynny? Ja nie wiem, ja jeszcze w życiu nie miałem z czymś takim do czynienia i w zasadzie wszystko określa się w pewnych ramach czasowych i ludzie mieszkający przy tych ulicach dzisiaj mają bardzo duże trudności, nie tylko z komunikacją, z poruszaniem się, z dotarciem do własnych posesji, z dotarciem do lekarza, ale prowadzący działalność gospodarczą muszą coś zaplanować. Istnieje pewna perspektywa finansowa, przede wszystkim zarabiania pieniędzy, zarabiania na utrzymanie sklepu, placówki i tak dalej. I w kontekście pewnego ścisłego harmonogramu można to zaplanować. Natomiast Państwo nie przedstawiliście żadnej w zasadzie wizji, jeżeli chodzi o terminy, o czas, o miesiące, rok kalendarzowy i tak dalej. Nie mamy żadnych konkretnych informacji na temat realizacji tej inwestycji. Uważam, jest to, powiem, skandaliczne. Przepraszam, dziękuję. Panie Kosińskiego, sprawa związana z ZIT-em i o aktualnej sytuacji związanej z realizacją budżetu unijnego 2014-2020. Były pokazane tutaj mapki, więc nie może Pan być, że żadnych nie było informacji, z kim będziemy w tym ZIT-ie i dlaczego, na podstawie jakich danych statystycznych i Pan Marszałek to zrobił, o co myśmy zabiegali, więc informacja była bardzo dokładna. Jeżeli chodzi o harmonogram, jest harmonogram ukończenia robót przebudowy torów tramwajowych i tych towarzyszących inwestycji do końca października dokładnie. Natomiast poszczególne odcinki z dokładnością do jednego tygodnia można ustalić, tak jak powiedział pan dyrektor Murgała, są na bieżąco ustalane.
ze względu na cykl prac inwestycyjnych, które albo się przeciągają, a niektóre się przyspieszają. Tak jak to jest na poszczególnych odcinkach. Więc są wszyscy zainteresowani, którzy są zlokalizowani przy danym odcinku, jeżeli jutro jest o 9 narada, to zostaną po tej naradzie poinformowani. Dokładnie. Chciałem serdecznie Państwu podziękować za umożliwienie zabrania mi tu głosu i przedstawienia sytuacji wojskowych zakładów uzbrojenia. Więc o sytuacji jak gdyby całościowej wojskowych zakładów uzbrojenia dużo by mówić, ale ja bym się skupił rzeczywiście na dwóch zasadniczych aspektach funkcjonowania wojskowych zakładów uzbrojenia. Od blisko dwóch lat bombardujemy tu Państwa informacjami odnośnie dziwnych przetargów organizowanych przez MON w odniesieniu do rzeczywiście wyspecjalizowanych remontów naszych armatohaubic tutaj w Grudziądzu. Informujemy, walczymy tutaj wszystkimi dostępnymi metodami prawnymi i posługując się między innymi również tu działaniami naszych posłów, między innymi wystąpieniem z interpelacją pana posła Dzięcioła zarówno w roku ubiegłym, jak i w tym roku. Chcę przypomnieć tu Państwu, że w ubiegłym roku Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu po raz pierwszy, stając do przetargu z czeską, mało znaną firmą STV, przegrały przetarg na remont 8 armatohaubic. Oferta firmy STV była o 20-kilka% niższa od naszej oferty. W związku z analizą, przedstawionej oferty złożyliśmy doniesienie do prokuratury, że zamawiający nie uwzględnił w rozpatrywaniu tej oferty rażąco niską cenę przewidzianych materiałów do realizacji tego przedsięwzięcia. Bo chcę zwrócić Państwa uwagę, że firma STV skalkulowała materiały na wysokości 13,5 tysiąca złotych na remont potężnej armatohaubicy. Na realizację tego przedsięwzięcia z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, jest wymagalna wartość co najmniej 13,5 razy wyższa. Na efekt tego działania nie musieliśmy długo czekać. Armatohaubice, które wróciły po remoncie do kraju, nie zostały dopuszczone do eksploatacji w armii. Na 8 armatohaubic, jak stwierdził pan generał Butlak podczas spotkania, w którym uczestniczyłem 14 lutego w Ministerstwie Obrony Narodowej, stwierdził, że na 8 armatohaubic tylko 5 nie wykonało strzelania. Jest to zatrważająca sytuacja, bo trudno jest mówić o osiągniętym celu remontu, jeżeli sprzęt, który ma strzelać, nie może strzelać. Taka sytuacja odnosi się do wojskowych zakładów w Grudziądzu. Podobna sytuacja występuje z wystąpieniem tej samej firmy, STV, ma miejsce w Poznaniu. Tam ta firma również za cenę 1/3 przewidzianego kontraktu wykonała remont ponad 30 bojowych wozów piechoty. Wszystkie bojowe wozy piechoty wykonane przez firmę STV są niesprawne, są niedopuszczone do użytku w armii. Dlatego też po otrzymaniu informacji w styczniu bieżącego roku o uruchomieniu następnego przetargu na kolejną transzę 10 armatohaubic właściwie błyskawicznie poprosiliśmy pana posła Dzięcioła o złożenie w tej sprawie interpelacji, jak również wnieśliśmy doniesienie do prokuratury, mając już pełną świadomość i informację o tym, że poprzedni przetarg
nie został rzetelnie wykonany. W odpowiedzi na to otrzymaliśmy informację od prokuratury w Szczecinie, że wprawdzie, że przetarg został wykonany w terminie i już od miesiąca stycznia trwają ciągle reklamacje. Do dnia dzisiejszego, inaczej, do dnia odpowiedzi pana prokuratora, czyli 14 kwietnia, nadal trwa usuwanie usterek sprzętu, który został wyremontowany w roku ubiegłym. I teraz najlepsze zostawiam na koniec. Również tego 14 został rozstrzygnięty następny przetarg na remont 10 armatochałowic i w efekcie tego firma STV wygrała ten przetarg, zaproponowawszy kwotę 61% wartości rzeczywistego remontu ocenionego na podstawie technologii i wymogów, jakie stawia armia odnośnie remontów tych armatochałowic. Tak wygląda sprawa na dzień dzisiejszy o jeden temat, o którym mówimy, to jest temat armatochałowic. Z tego tytułu występuje dwa zagrożenia. Jedno takie najważniejsze i podstawowe to zatracenie tego dorobku, który posiadają wojskowe zakłady uzbrojenia w Grudziądzu. Myślę o tej specjalizacji w remoncie armatochałowic, bo zgodnie z przepisami prawa właściwie już w oparciu o te przepisy nie możemy wystartować w następnym przetargu na remont armatochałowicy. Po prostu ten temat zostaje zamknięty, jeżeli chodzi o wojskowe zakłady uzbrojenia w Grudziądzu. Jakie to ma znaczenie w sumie, bo można powiedzieć, jakie to ma znaczenie w sumie dla miasta. W odniesieniu, załóżmy, do wojskowych zakładów uzbrojenia, to jest grupa rzędu 40-50 osób zatrudnionych przy tym temacie. W roku bieżącym rzeczywiście ci ludzie zostali zagospodarowani, w różny sposób realizują różne inne zadania. Niemniej jednak w przypadku w tej chwili wystąpienia trwałej możliwości uczestniczenia w tych przetargach, no nie ma żadnych uzasadnień utrzymywania tego stanu i zatrudnienia. W związku z powyższym, w wyniku łańcuszka dostaw, może mieć to wpływ na właściwie rozwiązanie takiego worka zwolnień w sumie w regionie, bo chcę zwrócić uwagę, że przy tym temacie i w tym temacie uczestniczą miejscowi regionalni kooperanci, bo taką podjęliśmy decyzję funkcjonowania naszego WZ-u jeszcze kilka lat temu, że żeby lokować te wszystkie zamówienia i to wszystko, co jest możliwe, żeby lokować na lokalnym rynku. To jest nasz taki wewnętrzny, lokalny patriotyzm, żeby rzeczywiście wpływać i mieć ten bezpośredni wpływ na rynek pracy tutaj w Grudziądzu. Chcę jeszcze tutaj jedynie naświetlić inny aspekt. Rzeczywiście próby ograbienia nas z dorobku intelektualnego, jaki osiągnęliśmy. Tak, żeby naprawdę w telegraficznym skrócie, od bodajże 7 lat prowadziliśmy pracę badawczo-rozwojową pod tytułem Pralnia polowa w kontenerze. To tylko tak ładnie brzmi, Neptun 2. Rzeczywiście jest to rozwiązanie niezwykle nowoczesne. Jest to wyjście kilkanaście czy kilkadziesiąt lat do przodu, jeżeli chodzi o zabezpieczenie potrzeb armii lub rzeczywiście różnych innych organów w tym zakresie. Bo tu chodzi o wykorzystanie to przy klęskach żywiołowych, innych zdarzeniach, które mogą mieć miejsce. I otóż, proszę Państwa, w dążeniu do osiągnięcia tego produktu wydatkowaliśmy na ten temat ponad 11 milionów złotych, 11,5 miliona złotych. Dwa lata temu MON odebrał od nas tą pracę, płacąc nam 500 tysięcy
i zamiaruje uruchomić przetarg na realizację tego zagadnienia i wskazując, że niekoniecznie to my mamy być adresatem rzeczywiście tej pracy. Można powiedzieć sami sobie winni. Otóż nie, bo nie znam kraju, w którym organ rządowy może w sposób bezwzględny wyłudzić, że tak powiem, tak określa to załoga, wyłudzić ponad 11 milionów złotych kosztem tej załogi i przypisać sobie prawa własnościowe. W tej sprawie wystąpiliśmy o opinie prawne, które są w trakcie tworzenia i właściwie chcemy przystąpić do egzekwowania naszych praw. I z czym przychodzimy tu do Państwa? Ja chcę przypomnieć, że w 2010 roku, tutaj też stojąc, zwróciliśmy się do Państwa o podjęcie uchwały przeciw wniesieniu naszych przedsiębiorstw do sławetnego Bumaru, którego na szczęście już nie ma i którego dzięki też uchwale, jaką tu Państwo podjęli, rzeczywiście w oparciu o tą uchwałę też broniliśmy się parę ładnych lat. W związku z tym zwróciliśmy się w ubiegłym tygodniu do Pana Prezydenta z tymi wszystkimi działaniami tutaj wokół tego naszego zakładu. Zwróciliśmy się do Pana Prezydenta, jak również do Pana posła Dzięcioła, jak również do zarządu spółki o pomoc w zorganizowaniu konferencji i zaproszeniu posłów i senatorów z Komisji Obrony Narodowej, żeby przedstawić ten nasz problem. Problem właściwie tutaj dla nas niezwykle ważny. Wszyscy żyjemy w tym mieście, wiemy doskonale, jakie są jego bolączki. Jego bolączki to bezrobocie, jego bolączki to masowa emigracja ludzi młodych. I rzeczywiście chcemy spytać, jak rzeczywiście rząd, parlamentarzyści, wyobrażają sobie nadal nasze tu funkcjonowanie. To jest sprawa niezwykle ważna i niezwykle istotna. W tym temacie prowadzimy już właściwie rozmowy z polskim lobby przemysłowym, które właściwie wyraziło aprobatę temu przedsięwzięciu. Miałoby się to odbyć wstępnie, plan czegoś takiego spotkania w ostatnim tygodniu maja i byłaby to sesja wyjazdowa zespołu, który powołało polskie lobby przemysłowe do spraw monitoringu, właściwie koordynacji tych wszystkich prac związanych z konsolidacją polskiego przemysłu obronnego. I chcemy tu i prosimy Państwa, jak również Pana Prezydenta, o objęcie patronatem takiego organizacji i takiego spotkania. Ze strony zarządu WZW mamy takie przyzwolenie i obietnicę wsparcia tych poczynań. No chcemy rzeczywiście przedstawić tą sytuację Grudziądza, przedstawić tą sytuację WZW. To jest w takim największym skrócie, w jakim potrafiłem. Przepraszam Państwa, że tak długo. Dziękuję bardzo. Czy Panie ma jakieś pytania? Pana Przewodniczącego, czy byśmy mogli wygłosić w imieniu klubu interpelację, korzystając z uwagi z tej sytuacji, że jest Pan Przewodniczący Związków Zawodowych tutaj na mównicy, tak dalej, chcielibyśmy złożyć interpelację w imieniu klubu, a interpelacja dotyczy właśnie Wojskowych Zakładów Uzbrojenia. Czy interpelacja składa się tak, jak mamy w porządku obrad, Szanowni Państwo? W toku sesji 5 minut nie przekroczymy, wydaje mi się, także. Szanowni Państwo, jest tematycznie związane z wystąpieniem. Ja sądzę, że taką interpelację można złożyć normalnie w tym punkcie, bo każdy ma różne interpelacje.
I sądzę, że tak samo jest różna. To jest związana z tematem, jeżeli mogę. Ale szanowni państwo, interpelacją... Dobrze, jeżeli pan tak uważa, oczywiście... Możecie państwo swoje stanowiska pytać. Jestem bardzo posłuszny, nie ma problemu. Dziękuję panu bardzo. Pan radny... Kilka pytań. To znaczy tak, pierwsze to zatrważające jest to, co pan powiedział. Bo przedstawił pan nam tutaj serię porażek i to takich porażek, które mogą rzutować o postaci tego zakładu. Czy... Moje pierwsze pytanie jest takie, czy w działaniach WZW są jakieś sukcesy? Bo ja pamiętam kontrakty, które były tam wieloletnie, na przykład z Węgrami na sprzęt. Także czy w tej chwili macie coś takiego, co pozwala wam żyć i funkcjonować nawet przy tych porażkach, które tutaj pan wymienił? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Jeżeli chodzi o tą czeską firmę, to z tego, co ja zrozumiałem i pan tutaj powiedział, to główna kwestia porażek w zamówieniach publicznych dotyczyła rażąco niskiej ceny. No zjawisko znane, ale na to zjawisko, czy tam walkę z tym zjawiskiem przewiduje ustawa Prawo Zamówień Publicznych. Czy państwo jako zakład wykorzystali wszelkie środki związane z ustawą Prawo Zamówień Publicznych? Ponieważ jeżeli chodzi o zawiadomienie do prokuratora, to to jest wtórne i gdzieś z boku nie dotyczy zamówień publicznych. I wynik tego zawiadomienia no, jest dosyć łatwy do przewidzenia. Natomiast jedyną skuteczną drogą to jest poprzez działania związane z ustawą taki przetarg skutecznie odwołać się od wyniku tego przetargu poprzez przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Czy ta ścieżka została do końca wykorzystana i jaki wynik był? Ostatnia sprawa. Przepisy wojskowe, to znaczy inaczej, ustawa Prawo Zamówień Publicznych daje delegację ministrowi obrony narodowej do opracowania własnych przepisów w zakresie uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Jeżeli chodzi o armatochaubice, to jest typowo stricto sprzęt wojskowy. Czy, jakie są powody, że minister obrony narodowej nie skorzystał z tej decyzji, którą wydał w tym zakresie, a dała mu delegacja z ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jakie są powody, że nie wykorzystał tej furtki tutaj dla zakładów własnych? Czy to był przetarg nieograniczony, z możliwością, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych? Czy to był przetarg w oparciu o decyzję ministra obrony narodowej i tam też przegraliście? Już jak tak bardzo prosił na te trzy. Może zacznę od wymagań prawnych, jakie posiada MON w tym zakresie. Oczywiście ma pan tu zupełną rację, że w tym zakresie MON-owi przysługuje prawo skorzystania z unijnego zapisu zwolnienia od przetargu sprzętu, który jest ujęty na liście sprzętu mającego wpływ na bezpieczeństwo państwa. Na tym zestawieniu występuje definicja sprzętu artyleryjskiego. Natomiast pojawiła się interpretacja po odejściu wiceministra Skrzypczaka, pojawiła się interpretacja, że nie odnosi się to do armatochaubic danych. Chcę tu państwa poinformować, że w zeszłym roku, w miesiącu październiku, uczestniczyłem również na spotkaniu z ministrem obrony narodowej, z panem Siemoniakiem, z wiceministrem obrony narodowej, wówczas jeszcze panem Skrzypczakiem. Na tym spotkaniu pan generał Skrzypczak stwierdził w sposób jednoznaczny, że nigdy nie powtórzy się sytuacja powrotu do przetargów, jeżeli chodzi o armatochaubice Dana, jak również i BWP. Zapowiedział wówczas na tym spotkaniu, że po powrocie tego sprzętu z zagranicy, w sumie mówię tu o BWP-ach i o armatochaubicach Dana, poleci rozebranie tego sprzętu w celu sprawdzenia jakości wykonanego remontu. Los pana generała Skrzypczaka
jest Państwu znany. Z nim również odeszły zapewnienia o wprowadzeniu armatochaubic Dana do wykazu sprzętu i wskazania z nazwy i z czynności jako sprzętu mającego wpływ na bezpieczeństwo państwa. To tyle, jeżeli chodzi o wykorzystanie tej ścieżki, jak gdyby, wojskowej. Natomiast w kwestii odwołania i rażąco niskiej ceny, ależ oczywiście chcę tu Państwa poinformować, że złożyliśmy takowe odwołanie. Niemniej jednak nie było to przedmiotem badania. Stwierdzono, jest to dostępne orzeczenie Izby Odwoławczej, jest dostępne w internecie. Stwierdzono, że jeżeli zamawiający nie widzi takiej potrzeby i nie kwestionuje w sumie tego, nie ma możliwości tego zanegowania. To się działo w roku ubiegłym. I mogę tu stwierdzić w sposób odpowiedzialny, że wykorzystaliśmy wszelkie środki możliwe prawne w tym zakresie. Jeżeli wrócę teraz, odpowiadając teraz już precyzyjnie, czy WZW dysponuje właściwie portfelem zamówień takim, który pozwala mu funkcjonować po utracie, powiedzmy, tych armatochaubic. Tak jak stwierdziłem na początku, rzeczywiście jest to możliwe. Jest to możliwe tylko, że wiąże się z tym, że ci ludzie, którzy, a chcę podkreślić, że są to jedyni w tym rodzaju specjaliści w Europie, bo takich nie ma, dowód na to stanowi realizacja remontu armatochaubic w Czechach, bo nawiążę do tego remontu. W historii remontów armatochaubic WZW na 125 wyremontowanych urządzeń nigdy nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją. Tu na 8, 5 jest niesprawnych nadal. W sumie na dzień sporządzenia odpowiedzi przez pana prokuratora właściwie nie chciałbym tu Państwu zabierać czasu. Chcę zaprosić Państwa na stronę internetową po wpisaniu w Google WPRP. Tam są informacje odnośnie naszych poczynań, między innymi również tu, jeżeli chodzi o armatochaubice. Natomiast chcę zwrócić uwagę tutaj jeszcze rzeczywiście przy okazji tego pytania, jeżeli chodzi o wykorzystanie ścieżki prawnej, bo tutaj cieszę się, że Pan tu zwrócił na to uwagę, jeżeli chodzi o próbę zawładnięcia naszej własności intelektualnej. Mówię tutaj o projekcie wykonanym naszym kosztem tej pralni polowej w Kontenerze. Złożyliśmy rzeczywiście skargę do ministra obrony narodowej. W wyniku tej skargi otrzymaliśmy dziwną odpowiedź. Właściwie nie jest to stanowisko ministra i właściwie ta odpowiedź nic nie zawiera. Stąd jedyne, co mając na uwadze te wcześniejsze doświadczenia, stąd jedyne rozwiązanie, jakie widzimy, to rzeczywiście przedstawienie na miejscu tej sprawy ludziom, którzy mogą i mają wpływ na działanie Ministerstwa Obrony Narodowej, właściwie na filozofię i na podejście tego Ministerstwa Obrony Narodowej. Dlatego właśnie tutaj próba ściągnięcia tu do Grudziądza na miejsce, żeby ci ludzie zobaczyli to i dotknęli własnoławnie, żeby zobaczyli rzeczywiście, jak to wygląda, właśnie próba ściągnięcia tych przedstawicieli komisji. To się wydaje jedynym takim logicznym rozwiązaniem w tym zakresie. Bo chcę zwrócić uwagę rzeczywiście tutaj na
wyjazd pana prezydenta i pani wojewody, może odwrotnie, pani wojewody Ewy Mes i pana prezydenta Malinowskiego na spotkanie z ministrem obrony narodowej, z którego wynikało, że minister obrony narodowej rzeczywiście przyjrzy się, dość paradoksalnie, bo nie można zarzucić tutaj nierzetelności tej firmie. Moglibyśmy zarzucić nierzetelność, gdybyśmy uzyskali wyrok prawomocny w tej sprawie. Nie wiem, żaden mechanizm tak nie działa, żebyśmy mogli uzyskać takowy wyrok w takim czasie. To tyle, jeżeli... Czy jeszcze... Panie prezydencie, bardzo proszę. Targu odwołali się do Krajowej Izby Odwoławczej i oddalono ich odwołanie, uznając rację zamawiającego. Jedyne działanie, jakie możemy podjąć, to to, co również tutaj pan radny wspomniał, to jest wpisanie na listę sprzętu zwolnionego z przetargu w armatach haubice Dana. One nie są na tej liście. W Europie Zachodniej 98% sprzętu wojskowego jest zwolnione z przetargu. U nas nie. Przetarg niestety dla naszej firmy odbył się zgodnie z prawem i tu jesteśmy bezsilni. Czechy, ten zakład czeski jest producentem armatochaubic, inaczej się nazywał. Armatochaubice Dana są budowane na podwoziu Tatry, bodajże 880. W wielu państwach Europy Środkowo-Wschodniej i innych są wycofywane z uzbrojenia, bo one są produkcji 70. roczniki. W Czechach, w Pradze, na placu tych armatochaubic wycofanych jest multum, ogromne ilości. Przypuszczamy, raz jesteśmy pewni z panem Stefanem, że po prostu wyjmują części z tych armatochaubic i wstawiają ich do tych remontowanych i że my kolejne przetargi, jeżeli chodzi o remont armatochaubic, też będziemy w takiej sytuacji przegrywać. Więc nasze działania są skupione na tym, żeby wpisać remont armatochaubic na listę sprzętu wojskowego zwolnionego z przetargu. Tak to powinno być i takie starania czyniłem u pana premiera i u pana ministra Siemoniaka, który w obecności pani wojewody wyraził zrozumienie na tego typu działań. Tak, to powinno być wpisane na listę sprzętu zwolnionego z przetargu. Dziękuję. Tutaj właśnie została zasygnalizowana przez pana z WZU problem, w którym należałoby pójść. Czyli poprzez naciski, poprzez jakieś lobby grudziąckie, chociażby parlamentarzystów, bo to by było najbardziej skuteczne, właśnie w kierunku wprowadzenia tych decyzji, wprowadzenia tego sprzętu jako sprzętu wojskowego. Ja nawet nie wyobrażam sobie tego, jak Dana mogłaby paść z takiej listy. No przecież to jest typowo wojskowy sprzęt, sprzęt bojowy, jeszcze tam w tych latach 70. uważany za super technika, na dzisiaj już na pewno nie. Natomiast nie wiem, jak można traktować tego typu sprzęt nie jako sprzęt, sprzęt wojskowy, sprzęt uzbrojenia, czyli inaczej, tak jak jest delegacja ustawowa, uzbrojenie sprzęt wojskowy. No Dana akurat inaczej nie da się zakwalifikować. I myślę, że tutaj ten kierunek, który panowie obraliście, jest słuszny, ale właśnie, żeby bardziej aktywować to tam w Komisji Obrony Narodowej. Bo tam można skutecznie ewentualnie zadziałać w tym zakresie, który mógłby być korzystny dla was. Natomiast nie wiem, czy niekoniecznie dla Ministerstwa Obrony Narodowej, bo ten model remontu, który pan podał, panie prezydencie, on może być bardzo skuteczny, ponieważ ten sprzęt wojskowy bardzo często stoi. Stoi na konserwacji, z niego się nie strzela. Są zespoły, które nie przepracowały tam ani resursu, ani nawet nie przepracowały często tego limitu pogwarancyjnego po remoncie jakimś poprzednim. I to często są bardzo, to są części, które w bardzo prosty sposób można pozyskać i wykorzystać do remontu. Dlatego te ceny zaporowe mogą być takie duże i Ministerstwo Obrony Narodowej zachętnie z tego nie odstąpi, bo to jest o wiele tańszy remont, wykorzystując ten fundusz remontowy, który gdzieś tam na placach stoi, a często jest tak, że tam są armatochaubice, które albo oddały kilka strzałów, a może nawet w ogóle nie oddały. Także trudny temat.
Chciałbym zadać pytanie panu Sulikowskiemu w związku z, może inaczej, Ministerstwo Obrony Narodowej bodajże w ciągu najbliższych 10 lat planuje wydać na dozbrojenie polskiej armii około 100 miliardów złotych. To potężne, gigantyczne pieniądze, które będą wpływały do kas firm, które będą brały udział w modernizacji polskiej armii. I teraz z tym wiąże się moje pytanie, czy przypadkiem z perspektywy czasu, po tych doświadczeniach, jak Państwo już macie w zakładzie naszym, nie uważacie tego, że nie wejście do Bumaru było błędem, tak? Bo z tego, co ja się orientuję, Bumar wyszedł w skład Polskiego Holdingu Obronnego i to będzie jedna z firm, która będzie korzystała z tych pieniędzy, która na pewno dostanie zamówienia, która nie będzie miała żadnych, moim zdaniem, problemów z tym, żeby otrzymać nowe zamówienia, żeby utrzymać zatrudnienie, żeby zdobywać nowe, na wiele lat, kontrakty. Czy w tym kontekście, po własnych doświadczeniach, nie uważacie Państwo, że błędem było ochrona przed wejściem do Bumaru? Wspomniana przez Pana firma, pracownicy tej firmy nie otrzymują wynagrodzenia. Sytuacja PHO jeszcze właściwie w ubiegłym roku dobrnęła do dna. Chcę zwrócić uwagę, że na konto Bumaru, potem PHO, wszedł komornik, zajął to konto w związku z wyrokami, prawomocnymi wyrokami, zasądzającymi spłatę bodajże 500 000 000 złotych. W przeliczeniu na polskie złoty, bo tam kwoty padały w walucie obcej. Więc jeżeli chodzi o Bumar, PHO, w tej chwili koncepcja, jaka jest realizowana Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zakłada wyjmowanie tylko z PHO poszczególnych elementów. Jest zastrzeżenie, że tylko i wyłącznie zdrowych firm. O firmie, o której Pan wspomniał, właściwie to poprzednie zarządy Bumaru doprowadziły do katastrofalnej sytuacji właśnie Bumar-Łabędy. Bumar-Łabędy w tej chwili boryka się z wielkimi trudnościami. Mam nadzieję, że w jakiś sposób się z tego wywinie. Także nie było błędem obrona przed Bumarem. W tej chwili nikt nie uważa to za dobry pomysł. Potwierdzeniem tego niech będzie fakt, że została przygotowana i wdrożona koncepcja utworzenia Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Polska Grupa Zbrojeniowa teraz właśnie, bodajże przed świętami, uzyskała zgodę na, Urząd Ochrony Konsumenta wyraził zgodę na wniesienie kolejnych 16 podmiotów do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Między innymi również Wojskowych Zakładów Uzbrojenia Grudziądzu. Różnica pomiędzy w tej chwili wniesieniem Wojskowych Zakładów czy tych podmiotów do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a wniesieniem do Bumaru jest kolosalna, bo podmiot, o którym w tej chwili mówimy, działa w oparciu o kodeks handlowy, o rozwiązania obowiązujące prawne w tym zakresie, w tym kraju. Natomiast, jeżeli chodzi o funkcjonowanie i działanie Bumaru, obecnego PHO, do niedawna jeszcze działał w oparciu o nie wiadomo jakie przepisy prawa. Chcę zwrócić uwagę, że każdy raport NIK-u, który odnosił się do działań Bumaru, kończył się jednakowymi spostrzeżeniami. Chcę zwrócić uwagę, jeżeli już tak mówimy skrupulatnie, że raport NIK-u sprzed 2 lat mówił o zawieranych umowach na kolosalne kwoty, do których nie można było ustalić ani adresatów, ani przedmiotu umowy. Wiadomo było tylko, że brakuje tych pieniędzy. Efektem tych działań była sprzed 2 laty wynaleziona przez pana Ludwika Dorna dziura w wysokości najpierw 400 milionów złotych, potem ona urosła do 750, którą
to wyciągnął pan prezes Krystowski, obejmując urząd prezesa. Pana Krystowskiego już dzisiaj nie ma. Właściwie skończyła się koncepcja uszczęśliwiania na siłę. To tyle. Jeszcze do zupełnie, tak panie radny, to zakończę. Cieszę się bardzo, że nasze zakłady zostanie poza jakby tym obiegiem. Tego się obawiałem, że w jakimś sensie zostaniemy poza tym oficjalnym obiegiem. No, wydaje mi się, że zakłady, które pozostaną poza Polską Grupą Zbrojeniową, no nie będą miały okazji skorzystania z tych potężnych środków, jakie budżet planuje przeznaczyć na dozbrojenie polskiej armii, na modernizację polskiej armii. I bardzo się cieszę z tego, że pan tutaj jakby rozwiał moje wątpliwości i potwierdził to, że WZW Grudziąckie będzie w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Dziękuję. Panie, przy całej tej słuszności do toku postępowania zakładów uzbrojenia i tak biorąc pod uwagę to, że uzbrojenie, które jest remontowane, armata Chłopica, o której rozmawiamy, uzbrojenie to weszło na stan polskiej armii 40 lat temu. Jest już czymś przestarzałym, co i tak zostanie pewnie w jakiejś perspektywie czasowej wycofane z użycia polskiej armii, już nie będzie remontowane. Natomiast wspomniał pan o rewolucyjnym wynalazku, jak ta polowa pralnia, którą prototypowo WZW wykonało, prawda? Teraz moje pytanie, czy z tym produktem państwo występowaliście może na jakichś targach za granicą też? Może spróbowalibyście państwo zdobyć tym wynalazkiem kontrakty poza granicami kraju, bo jak widzimy na przykładzie chociażby tutaj nasze regionalne IPS-y, polskie pociągi, na przykład czy tramwaje, świetnie się sprzedają za granicą, niekoniecznie w Polsce i dopiero kiedy sprzedamy coś za granicą, dopiero polskie podmioty budzą się i zamawiają produkty na nasz krajowy rynek. Poruszył pan, bardzo nie wgłębiałem się w problem. Chcę zwrócić uwagę, że o to nam rzeczywiście chodzi. Że to mamy do czynienia ze specyficzną sytuacją, że zaangażowanie, o którym wspomniałem, ponad 11,5 miliona złotych, jesteśmy właścicielem tego, co wytworzyliśmy. I dlatego właśnie jest nasz potężny sprzeciw. Myśmy zaangażowali własne środki i prawo do zawłaszczenia wykonanego prototypu, zawłaszczenia dokumentacji, zawłaszczenia całej technologii, całych rozwiązań, których się dopracowaliśmy, uzurpuje sobie prawo do tego MON. I o to chodzi. Nie ma rozwiązań w cywilizowanym świecie gospodarczym, w którym jeżeli jakiś podmiot lokuje tak znaczne pieniądze, jest możliwe odebranie jego tej własności intelektualnej. I między innymi właśnie dlatego usiłujemy ściągnąć tu przedstawicieli tej sejmowej Komisji Obrony Narodowej, w sumie i senackiej, żeby ich przekonać do koniecznych zmian w prawie, które zdjęłyby taką możliwość w sumie, bo w ten sposób można właściwie doprowadzić do wyprowadzenia całej myśli intelektualnej czy całej dokumentacji z naszych podmiotów, które w jakikolwiek sposób współpracują tylko z MON-em. Tego, co najważniejsze jest w każdym przedsięwzięciu gospodarczym, pomysłu i sposobu jego realizacji. O to chodzi w tym wszystkim. Także dziękuję panu serdecznie w sumie za to pytanie. A jeżeli chodzi o armatochałubice, czy są przestarzałe, czy nie są. Potrzeby remontowe na armatochałubice będą jeszcze istniały przez wiele, wiele lat. Nie wiem, czy w Polsce, ale na pewno w armiach natowskich, na pewno i w armiach ościennych. A tytułem jakby uzupełnienia jeszcze tej informacji, no to stwierdzę, że ciągle remontujemy rzeczywiście to, co z tego czasu było okrzykiwane w sumie już u nas przez lobbujących na rzecz rzeczywiście zakupu nowego sprzętu. Ciągle remontujemy i modernizujemy rzeczywiście zestawy OSA czy zestawy KUL. Remontujemy dla takich armii rzeczywiście jak niemiecka czy brytyjska. W tej chwili realizujemy właśnie takie kontrakty. To jest, jeżeli no, takie kraje, które do najbiedniejszych nie należą,
utrzymują gotowość i taki sprzęt, ależ oczywiście, zapraszam do obejrzenia. Również współpracujemy w tym zakresie ze Stanami Zjednoczonymi, również z wieloma krajami europejskimi i innymi. To podjęliśmy niedawno współpracę z Królestwem Szwecji, właściwie z wieloma egzotycznymi również krajami. Więc to nie jest tak, że należy zmienić wyobrażenie. Każdy, kto przyjeżdża i to też jest pewna przesłanka, po co my zwołujemy tych ludzi tutaj. Każdy, kto przyjeżdża i ogląda te WZU, zmienia zupełnie wyobrażenie o tym, co to jest naprawdę. My dysponujemy ośrodkiem naukowo-badawczym, który doprowadza do rzeczywiście rozwiązań pionierskich, jeżeli chodzi o najwyższy poziom elektroniki światowej. Jako jedyni rzeczywiście oferujemy powiązanie starego sprzętu, tego, o którym mówimy, z najnowocześniejszą techniką. Naszego opracowaniu jest kamera termowizyjna, która rzeczywiście zestawy OSA powoduje, że są one w tej chwili, ja wiem, porównywalnym sprzętem z takim, który są w stanie zaoferować nam różni wykonawcy sprzętu. To jest to. I jak najbardziej tutaj jeszcze w nawiązaniu do wypowiedzi, jak najbardziej chcemy i posiadamy taki potencjał, żeby uczestniczyć w modernizacji tej naszej armii. Jest to perspektywa, dlatego też ta nasza wielka determinacja tutaj w utrzymaniu tego zakładu, choć zakusy były zupełnie inne. Dlatego też, to są też przesłanki, które przemawiają za tym, żebyśmy się zwracali tutaj do Państwa, bo ja wielokrotnie właśnie podkreślałem, że WZU to nie tylko takie siwe głowy jak ja. W tej chwili zatrudniliśmy masę ludzi młodych i ci ludzie w sumie dzięki pracy właśnie z takim zespołem ludzi stają się jedynymi specjalistami sobie w tej dziedzinie. Bo jak podkreślam, ci ludzie potrafią powiązać starą elektrykę, elektronikę z najnowocześniejszymi rozwiązaniami na świecie. To jest to właśnie, czego bronimy. Dziękuję bardzo. Pan radny Kosiński, proszę. Optymistą takim, jeżeli chodzi o los Wojskowy Zakład Uzbrojenia, jestem pesymistą. W związku z tym, co dzieje się dzisiaj w kraju, miałem możliwość udziału w takim programie telewizyjnym w Poznaniu, gdzie WZO, zakłady poznańskie, dzisiaj już praktycznie prawie, że nie pracują. Tam ludzie, 250 osób przychodzi tylko na 2 dni pracy w tygodniu. 2 dni pracy w tygodniu. 250 osób. To jest perspektywa, która także może spotkać w niedalekiej przyszłości Gruziąc. Jeżeli chodzi o oddawanie w tym trybie przetargowym, jest to najgorsza rzecz, która mogła się zdarzyć. Panie Stefanie, mam takie pytanie, żeby tak sobie mogę tutaj pozwolić wprost. W związku z ostatnim rozstrzygnięciem przetargowym, w przyszłym roku, jaka liczba pracowników może stracić pracę? Bo to jest najistotniejszy problem dla tego miasta, bo to miasto, priorytetem dla tego miasta są stanowiska pracy. I tutaj to jest jakby główny nasz cel i musimy niestety, ale jako samorząd, pan prezydent, posłowie, zrobić wszystko, stanąć na głowie, żeby te stanowiska pracy utrzymać. Dlatego ile w przyszłym roku możemy stracić tych stanowisk pracy tak naprawdę? Bo chociażby ta sytuacja w Poznaniu to jest bardzo niepokojącym sygnałem. Poznań jest bardzo dużym ośrodkiem, mocnym ośrodkiem, dużym miastem, a pomimo tego ten zakład już dzisiaj nie funkcjonuje prawidłowo. Będzie to się wiązało także z utratą, tak jak pan mówi, pewnej myśli technicznej, kapitału ludzkiego i zleceń. Panie Stefanie, czy pan może odpowiedzieć, ile ludzi teoretycznie może stracić pracę? Wizji katastrofalnej, teoretycznie, jeżeli chodzi o rozpatrywanie tutaj i rozłożenie tego na robocze godziny, bo w ten sposób mogę bezpiecznie mówić,
Możemy tu mówić przy zamówieniu rzędu 8-10 takich armatochaubic, jakie realizowaliśmy w ciągu roku. To jest liczba około 40 paru osób, jeżeli chodzi o zatrudnionych w zakładzie. Ja tu wcześniej mówiłem o powiązaniach kooperacyjnych. Ja chcę zwrócić uwagę, że przy realizacji tych naszych działań uczestniczą, tak jak już mówiłem wcześniej, uczestniczą lokalni poddostawcy. Począwszy od małych zakładów i większych zakładów, które wykonują na określone czynności, skończywszy rzeczywiście na poddostawcach, czy chociażby tych ubranek ładnych, niebieskich, które mamy, czy rzeczywiście nawet przysłowiowego papieru. Wszystko to właśnie działa w powiązaniu z tymi naszymi zakładami. Jeżeli rzeczywiście by to powiązać z sobą, no to w grę mogą wchodzić setki, a nawet no, mnożenie tych setek ludzi. Więc kiedyś robiłem taki szacunek, rzeczywiście na potrzeby jeszcze wówczas wciągania nas do tego bumaru i odnosiło się to do rzędu wielkości gdzieś 1500 jeszcze miejsc pracy. Więc jest to bardzo poważna sprawa, biorąc pod uwagę w sumie ten nasz rynek pracy. I chcę zwrócić uwagę jeszcze na jeden fakt. To, że są to ludzie w tej chwili o najwyższych kwalifikacjach europejskich, przekreśla ich jak gdyby na rynku naszym pracy. Ci ludzie nie znajdą tutaj żadnej pracy. Nie ma takiej możliwości. Nie ma zapotrzebowania na kogoś, kto potrafi obsługiwać taką technologię w tej chwili. Nie ma takiego zapotrzebowania. A wszyscy przecież nie wyjedziemy za granicę. To przedstawiciel WZ-u przedstawił nam sytuację obecną, jak to się miało w ubiegłych latach, to już wiemy. Natomiast wydaje mi się mocno, że władza tego miasta, również z posłami na czele, powinna właśnie, żeby nastąpiło to wyłączenie. Nie wiem dlaczego, jeżeli minister obrony na spotkaniu obiecał, że w drugiej turze przetargu tego nie uczynił. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli chodzi o prawo zamówienia publicznego. Prawo jest skuślane. Skuślane. Ustawa, która była lepsza jak to prawo. Bo prawo mówi o cenie, że najwyższe, że właśnie cena. A nie liczą się referencje. Wydaje mi się mocno, że jeżeli wówczas ustawa była o zamówieniach publicznych, to się liczyło również referencje, dobroć wykonywania tej pracy, taka jaka to powinna być fachowość w tej dziedzinie. Jeżeli ministerstwo na dzień dzisiejszy tego nie widzi, wiecie co, trudno coś powiedzieć, ale ta władza nie potrafi w zdecydowany sposób rządzić po pierwsze, a po drugie wspierać te firmy, które rzeczywiście robią dobrą robotę. Dziękuję bardzo. Wolałbym jednak patrzeć bardziej optymistycznie na to, co się dzieje w WZ-u pod względem fachowości, co pan powiedział. Mamy tutaj wspaniałych fachowców, mamy ekipę, która zdobyła kontrakty, pan powiedział, na całym świecie. I mam nadzieję, że z tego wszyscy grudziący są dumni, zadowoleni. I mam nadzieję, że dalej te kontrakty będą zdobywane, mimo tego, co się obecnie dzieje. Więc mam nadzieję, że troszkę więcej optymizmu i będziemy coraz bardziej dumni w tym grudziącym z WZ-u. Dziękuję. Tego, co tak wyczerpujące wiadomości, które nie wszyscy żeśmy po prostu mieli świadomość tego, co tam się dzieje. I chciałbym też, bo tam wspomniał często nazwisko posła Janusza Gięcioła jako wielko zaangażowanego człowieka, który zaangażował się w obronę tego zakładu. I jestem też przekonany, że będzie to czynił dalej. I chciałbym też z tej strony od siebie podziękować, że tak po prostu jak zaangażował się poseł Janusz Gięcioł, co pozwoliło to, aby ten zakład dalej istniał na mapie Grudziądza. Dziękuję uprzejmie. Pan Stefanek, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Wojskowych Zakładów Uzbrojenia, i reprezentował dzisiaj prezesa zarządu WZ-u, pana Zdzisława Juchacza. Mam nadzieję, że przybliżył znacznie temat spraw związanych z WZ-u. Panie Stefanie, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
jest to właściwie blok punktów dotyczących różnego typu sprawozdań, oceny. Jeżeli Państwo pozwolicie, to po punkcie 9 zrobimy 15-minutową przerwę. My podziękujemy także wszystkim szefom instytucji, które uczestniczą tak, żeby można też Państwo być mieli 15 minut przerwy. W związku z powyższym, Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 3. Także chcę Państwu powiedzieć, że tymi sprawozdaniami nie głosujemy, jeszcze konsultowałem z Panem Mecenasem przed sesją, czy coś się nie zmieniło, jakieś inne podejście do tych wszystkich, bo się nam zwiększa katalog, jak Państwo zauważyliście, co roku więcej z tych wszystkich spraw, które są w formie sprawozdania lub oceny. I przechodzimy punkt 3, sprawozdanie z działalności za rok 2013, Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. Pan Radny Wiśniewski miał jakieś pytanie, proszę bardzo. 30. Chciałbym mieć odpowiedź taką, która w 2013 roku w Powiatowej Urzędzie Pracy zgłoszono 3171 ofert pracy. Jak to zostało wykorzystane, bo wiemy, że nie najlepiej stoimy, same są prawie że 0,5% mniejsze bezrobocie do 2,12. Natomiast pytam się, jak to zostało wykorzystane, czy z tych 3100 i coś tutaj ofert, ile podjęło pracę, bo rynek pracy jest bardzo szczupły u nas, wiadomo. Czy pracownicy chcą pracować, czy im się nie podoba, czy tylko się wyrejestrować i tak dalej i odchodzą. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Radni. Faktycznie złożono ponad 3000 ofert pracy. Pośrednicy pracy kierowali na zgłoszone miejsca pracy do zatrudnienia te osoby. Większość osób podejmowało pracę. Były to miejsca pracy subsydiowane i niesubsydiowane, zarówno ze wsparciem z środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i też oferty bez wsparcia subsydiowanego. Czy się polepszyło? Myślę, że statystyki jasno pokazują, że w województwie kujawsko-pomorskim największy spadek zarówno stopy bezrobocia, jak i liczby osób bezrobotnych nastąpił właśnie w mieście Grudziądzu. Cało przyjęte sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu. Kolejne sprawozdanie z Państwowej Straży Pożarnej. Czy jakieś uwagi, zapytania na tym etapie? Nie widzę. Także zostało przyjęte przez Radę Miejską sprawozdanie Państwowej Straży Pożarnej. Kolejne sprawozdanie jest to sprawozdanie Komendy Miejskiej Policji. Czy jakieś zapytania? Pan Radny Wiśniewski, bardzo proszę. Na spotkaniu w komendzie mówiłem o tym. Niemniej jednak chciałbym jeszcze bliższą informację uzyskać. Wiadomo, że w 2013 roku widoczny jest wzrost przestępstw kryminalnych o 191 zdarzeń. Zatroskanie mnie jest takie, ponieważ wiemy, że jak pytałem na posiedzeniu, że jest stan osobowy policji jest zawsze na minusie. Czy to nie miało wpływu właśnie na te przestępstwa? Jeżeli jesteśmy niedoszacowani w etatach, to wiadomo. Natomiast inna sytuacja jest w ruchu drogowym, którym spadła ilość tych, którzy po alkoholu. Czyli tutaj stan osobowy na pewno jest taki, który ma wpływ na zdarzenie. I niemniej jednak wygląda to w ten sposób, że w odpowiedzi pana zastępcy komendanta wynikało, że Komenda Miejska Policji nie ma wpływu na stan osobowy. To mnie troszeczkę dziwi. Wiadomo, że Komenda Wojewódzka w większości rządzi, ale od stanu osobowego zależy również bezpieczeństwo. Na bezpieczeństwie nie możemy oszczędzać. Dziękuję. O co dokładnie panu chodzi? Bo jeżeli chodzi o rok, o sprawozdanie, to rok 2013 na stronie numer 5 zdarzenia kryminalne jest znaczny spadek. W 2012, bo jest rok do roku, w 2012 zdarzeń kryminalnych, druga pozycja od góry, strona numer 5, było 2334, a w roku 2013 było 2085, czyli jest znaczny spadek zdarzeń kryminalnych. Panie Prezydencie, strona 11, trzeci akapit. I później jest tabela, tutaj jeszcze różnica jest. A to wszystkich zdarzeń, rozumiem, nie kryminalnych, tylko to wszystkich zdarzeń. Tutaj stąd moja wiedza jest dosyć szczegółowa.
Jest pan zastępca komendanta, pan Wiesław Jarkowiec. Panie komendancie, bardzo proszę. W stanie etatowy jednostki mamy 269 etatów policyjnych. Na chwilę obecną w tym roku mamy 15 wakatów. Wakaty corocznie to są w granicach od 6-10%. Praktycznie na proces naboru nie mamy większego wpływu. Wnioski, czyli podania kandydatów do służby policji wpływają praktycznie co miesiąc, codziennie. Jednakże ten proces naboru jest dość długotrwały i nie jest zależny od nas. Jest to proces, który nam trwa praktycznie, można powiedzieć, około 2 lat. Taki kandydat musi przejść pewne testy, przejść badania, następnie szkolenie 6-miesięczne, szkolenie 2-miesięczne w Warszawie i jak trafia do nas, to jest już praktycznie po 2 latach tego procesu kwalifikacyjnego. No jak już mówię, no tutaj zdarzenia, staramy się, ten wakatowość ma wpływ bardzo duży na ilość zdarzeń. Zdarzenia takim staramy się jednak, że mówię, niwelować i żeby to bezpieczeństwo było coraz wyższe, dzięki także Państwa pomocy. Funduszu wsparcia, który był w 2013, 40 tysięcy, były to na służby płatne, które były widoczne na ulicy na pewno, bo te pieniążki zostały przekazane typowo dla policjantów patrolowych, gdzie oni mieli zapobiegać, no, zatrzymywać na gorąco i eliminować przestępstwa i wykroczenia. No, jest taki trend, gdzie jest, praktycznie zwiększane są etaty w ruchu drogowym. W tym roku uzyskaliśmy praktycznie 3 etaty z Komendy Wojewódzkiej i 3 etaty musieliśmy przekwalifikować własne na ruch drogowy, żeby to bezpieczeństwo na drodze było większe niż jest w chwili obecnej. No, widać ich efekty, bo ponieważ mówię, mimo zwiększonej ilości na przykład kontroli na zawartość alkoholu, tych zatrzymanych przestępców jest coraz mniej. I oby taki trend trwał jak najdłużej. Dziękuję. Komendy Miejskiej Policji zostało przez zakon przyjęte. Kolejne sprawozdanie Straży Miejskiej. Czy jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę. Także sprawozdanie Straży Miejskiej zostało przyjęte. Kolejne sprawozdanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Także sprawozdanie zostało przez Radę Miejską przyjęte. Teraz Państwowego Pragnowego Inspektora Sanitarnego. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Wiemy, że w tej ocenie stanu sanitarnego jezioro Tarpińskie było na jakiś czas nieczynne. Czy stacja epidemiologiczna doszła z jakichś powodów? Załóżmy, woda właśnie była w tym miejscu skażona. Dziękuję. Czy jest przedstawicielem? Zgadza się w ubiegłym roku w jeziorze Tarpińskim w wyniku tradycyjnych, rutynowych badań przez jakiś okres były bakterie coli. Powtórzono badania, to były niecałe 3 tygodnie i woda wróciła do wysokiego stanu jakościowego, jak przynajmniej. Czyli jakoś z nieznanych powodów znalazły się bakterie coli. Pewnie ktoś z osób to wprowadził z zewnątrz. Proszę bardzo. Bardzo Panią przepraszam serdecznie, nie zauważyłem Pani, jest Pani schowana tam za którymś z Panów przed Panią. Ale dobrze mówię, tak? Bardzo dziękuję dobrze. Bardzo. Na dziękuję. Stronie 7 jest wyjaśnione. Z powodu Escherichia coli. Dziękuję Pani bardzo. Jeżeli ma pytań, także sprawozdanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jest przyjęte. Kolejne jest Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Czy ktoś z Państwa myślał uwagi? To sprawozdanie. Teraz jest sprawozdanie prezydenta miasta dotyczące przyjmowania i rozpatrywania załatwienia skarg i wniosków. Jakieś uwagi Państwo macie do tego sprawozdania? Nie widzę. Tak, że to sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Miejską. Oczywiście tutaj najważniejsze sprawozdanie z naszego punktu widzenia to jest Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Grudziącach. Czy jakieś pytania? Pana Rady Wiśniewski, bardzo proszę. Ponieważ na ostatnim posiedzeniu myśmy otrzymali właśnie sprawozdanie i niepokoi mnie taki problem, który jest na stronie 5.7. Problem zadłużenia szpitala, którym ja kiedyś już pisałem, mówiłem. I otrzymałem odpowiedź, że zadłużenie tutaj w dosyć wyraźny sposób, Komisja Rewizyjna nie jest w tym temacie, ale chciałbym odpowiedź od Pana Prezydenta, że na koniec 2012 roku ujemny wynik finansowy ze względu na amortyzację wyniósł 39 milionów. Natomiast w odpowiedzi, której ja otrzymałem, było ile Narodowy Fundusz Rozwoju. I powtórzę, w 2010 roku 12 milionów 92 tysiące, w 2011 20 milionów, w 2012 15. Jak to się ma do zadłużenia w stosunku
jeżeli państwo narodowy fundusz jest winien tyle szpitalowi. Dziękuję. Szczerze, trzeba się rozwinąć. Amortyzacja to jest odpis amortyzacyjny i ona bezpośrednio nie wpływa na wynik finansowy. Niemniej jest kosztem, jest pokazywana w zestawieniu w bilansie. Ona była na 2012. Na 2013 będzie znacznie wyższa, bośmy zakupili sporo sprzętu medycznego i odpisy amortyzacyjne będą jeszcze większe. Zadłużenie to jest jedno. Zadłużenie szpitala, jeżeli chodzi o inwestycje, jest do 150 milionów i jest to spłacane w związku z robotą inwestycyjną. Nie ma żadnego związku z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wynik szpitala, jeżeli chodzi o działalność bezpośrednią, bieżącą, związaną z leczeniem w oparciu o podpisane umowy, jest dodatni wynik, ale są nam z tego wyniku winien jest na Narodowy Fundusz Zdrowia tyle i tyle pieniędzy. Nie płacą nam na czas nadwykonań. Z urzędu pan dyrektor po jakimś czasie ma procedury, odwołuje się do sądów i tam są procedury sądowe. My te nadwykonania odzyskujemy, ale po czasie. Więc sam papierowy wynik jest dodatni, ale natomiast w związku z perturbacjami finansowymi, z naszymi należnościami, my też mamy zobowiązania do innych, którzy wykonali robotę. Ale summa summarum, wynik na działalności bieżącej jest dodatni. I w 2012, i w 2013. Czyli trzy rodzaje spraw. Amortyzacja, inwestycje i działalność bieżąca. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Grudziądza w roku 2013. Jakieś uwagi, pytania? Nie widzę. Zostało sprawozdanie przyjęte. Kolejny punkt to jest ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla gminy miasto Grudziądz. Jakieś pytania, uwagi? Też nie widzę, że zostało to przyjęte. Szósty punkt, sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. Czy jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę, także ten punkt został przyjęty przez Radę. I Szanowni Państwo, kolejny punkt to jest informacja o zgłaszanych żądaniach, o których mowa w artykule 36 ust. 1, 3 i ust. 5 oraz o wydanych decyzjach, o których mowa w artykule 37 ust. 6 i 7 ustawy o planowaniu i zarządzaniu przestrzennym. Czy jakieś uwagi, pytania do tego punktu? Także informacja została przyjęta, Szanowni Państwo. Kolejny punkt to jest sprawozdanie z relacji strategii rozwoju miasta Grudziądz 2008-2015 za rok 2013. Jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę, także to sprawozdanie zostało przez Państwa przyjęte. I punkt 9, informacje na temat wkładu wniesionych przez Gminę Miasto Grudziądz do spółek prawa handlowego w roku 2013. Czy jakieś pytania, uwagi? Też nie widzę. Także ta informacja została przez Państwa przyjęta. Jak wcześniej deklarowałem, ogłaszam Szanowni Państwo 15-minutową przerwę. 20. Zgodnie z tym z Pana sugestią Lewego Kosińskiego spotykamy się dokładnie odcinek informacji. Teraz już przechodzimy do stricte uchwał. I pierwszą uchwałą porządku obrad, którą będziemy procedować, jest to uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Pan radny Mariusz. Przewodniczący, Wysoka Rado. Na stronie 7 jest punkt wykonanie koncepcji rozwoju infrastruktury rowerowej oraz jej rozbudowa. Co się kryje pod tym hasłem? Czy można by określić parę słów do wyjaśnienia? Bardzo proszę, Panie Prezydencie. Państwo radni, przede wszystkim chcielibyśmy uporządkować sieć ścieżek rowerowych w Grudziądzu i znaleźć rozwiązanie docelowe, w jaki sposób one miałyby funkcjonować. Przede wszystkim wykonawca takiego zadania, bo jak wiemy, w tej chwili Zarząd Dróg Miejskich ogłosił postępowanie przetargowe, czeka na oferty, będzie musiał zinwentaryzować istniejące wszystkie ścieżki rowerowe, nanieść się na mapę Grudziądza, zrobić kilka konsultacji z środowiskiem rowerowym, zaproponować nowe przebiegi trasy w Grudziądzu, sprawdzić strukturę własnościową, sprawdzić infrastrukturę podziemną, czy też nie koliduje z jakimś, zobaczyć w jaki sposób dane ścieżki rowerowe będą mogły się łączyć z
powiatem okalającym Grudziądz, zarówno powiatem świeckim po drugiej stronie Wisły, czyli z gminą Graniarz, jak i z powiatem ziemskim grudziąckim. Pamiętajmy, że w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, czyli tak zwanych ZIT-ów, istnieje jeden taki tytuł priorytetowy, niskoemisyjny transport. W ramach niskoemisyjnego transportu również mieści się rozwój transportowych ścieżek rowerowych, a więc by trzeba było też zaplanować jednocześnie taki system ścieżek rowerowych w mieście Grudziądzu, aby on był również powiązany z powiatem, z powiatami właściwie, dwoma okolejącymi nasze miasto i z gminami, jak i też docelowo z systemem pewnokrajowym ścieżek rowerowych, które powstanie. W ramach również tego zadania będzie można, chcielibyśmy taki priorytet zrobić. Zresztą już kiedyś do ratusza zgłaszane przez niektóre środowiska rowerowe były też propozycje małych ulepszeń tych traktów rowerowych, które dzisiaj funkcjonują. Uporządkowania znaków drogowych, przejazdów niektórych drapieżników, więc wszelkie zagadnienia związane z infrastrukturą rowerową kryją się pod tym pojęciem. Dziękuję Panie Prezydencie. Czy do głosowania na początku bardzo bym prosił Panią Sekretarz o podanie stanu osobowego Rady? Jest 18 radnych. 18 radnych jest na sali, tak? Czyli mamy kworum, wszystko jest określone zgodnie z procedurą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Czternastu radnych jest za. Kto jest przeciwny? Brak głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? Czworo radnych, czyli jest 18 radnych. Uchwała została podjęta. Bardzo Państwu dziękuję. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Grudziądza na lata 2014-2027. Czy jakieś uwagi Państwo macie z tego punktu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Nadal mamy 18 radnych na sali. Pani sekretarz, kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Czternastu radnych jest za. Kto jest przeciwny? Brak głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? Czworo radnych. Uchwała także została podjęta. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie oceny działalności w 2013 roku warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych TOMY. Czy jakieś uwagi Państwo macie do tego projektu uchwały? Pan Radny Kusik. Dowiedziałem się, że taka uchwała według propozycji Pani Naczelnik Wydziału jest stosowna, natomiast ja uważam, że nie do końca jestem kompetentna, żeby wypowiadać się w kontekście tej uchwały. Nie znamy do końca specyfiki mechanizmów warsztatów, nie mogę, trudno jest mi ocenić, dlatego po prostu w tym przypadku akurat uważam taką uchwałę, że w tej kwestii, jeżeli Rada Miejska ma podejmować i oceniać warsztaty w formie uchwały za zbędną, bo uważam, że taka do oceny tej placówki i tych warsztatów zobowiązane są jednostki finansujące, czyli przede wszystkim PFRON i to jest jak najbardziej stosowne i zasadne i tej ocenie podlegają te warsztaty i są weryfikowane i ich działalność. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Prezydent, bardzo proszę. Ja oczywiście zgadzam się z Panem Radnym, aczkolwiek, dlatego przez wiele lat nie było takiego projektu uchwały Państwu przedstawiany. Natomiast w związku z tym, że po kontroli PFRON uznał, że to Rada Miejska powinna przyjmować tą ocenę z działalności warsztatu, więc taki projekt uchwały Państwu przedkładamy. No PFRON uznał, że powinno jednak być. Więc my jakby to się przychylamy i dlatego to na tym projekt został przedstawiony Państwu. Dziękuję bardzo Panie Prezydencie. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Panią projekt uchwały. Piętnastu radnych jest za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jeszcze raz powtórzymy głosowanie, bo było 18 radnych, a mamy 17 głosów.
Szanowni Państwo, bardzo proszę, jeszcze raz powtarzamy głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? 16 radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Nie ma. Kto się wstrzymał? 2 radnych się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Bardzo Państwu dziękuję. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków organizacji trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać się do dyskusji nad tym projektem? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Panią Sekretarz. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Osiemnastu radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie programu Grudziądzka Karta Dużej Rodziny. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Pan wiceprzewodniczący Czepek, proszę. Panie Prezydencie, chciałem bardzo podziękować za tę propozycję ulgi zniżek w programie Grudziądzka Karta Dużej Rodziny. Jednakże zaniepokojony wiem, że bardzo mało zniżek jest, które możemy wykonać przez działanie Miejskiego Zakładu Komunikacji. W innych miastach, Panie Prezydencie, również Miejski Zakład Komunikacji, przepraszam, powiedziałem, że nie ma, jest tylko na linię R do Rudnika. Natomiast mi chodzi o takie bilety przejazdowe, jednorazowe, takie normalne, gdzie na innych trasach, w innych miastach również jest zniżka do ceny zakupu biletu jazdy. Chodzi o tych, którzy się zakwalifikowali do karty dużej rodziny, on ma tam również zniżkę. Dlaczego u nas w Grudziądzu nie można prowadzić zniżkę do jazdy przejazdów jednorazowych komunikacją miejską? Panie Prezydencie, bardzo proszę. Szanowni Państwo Radni, na początku chciałbym Państwa przeprosić za pewien błąd, który dotyczy tylko Miejskiego Zakładu Komunikacji. Jak Państwo wiecie, operatorem systemu wydarzenia komunikacyjnego z gminy miasto Grudziądz, więc są to ulgi, które daje operator, czyli gmina miasto Grudziądz. Tak, MZK jest tylko przewoźnikiem. Te ulgi oczywiście również będą mogły nazywać w Oli, chociaż to już nie jest w Oli, tylko teraz Arriva, tak, Arriva. Panie Naczelnik, bardzo proszę o ustosunkowanie się do tej propozycji, którą złożył Pan Radny Marek Czepek. Panie Przewodniczący, Panie Radny, propozycja nasza jest w chwili obecnej taka, że my proponujemy ulgi tylko wyłącznie na autobus R. Natomiast pozostałe ulgi, które proponujemy, to są do biletów miesięcznych. Czyli osoby, które będą miały kartę tą rodzinną, mają ulgi w biletach miesięcznych. Nie proponujemy tego w biletach jednorazowych. Pragnę przypomnieć Państwu, że dwa miesiące temu obniżaliśmy również ceny biletów miesięcznych, aby promować ten rodzaj sprzedaży biletów. Więc myślę, że w tym przypadku zaproponowanie biletów miesięcznych będzie lepszym rozwiązaniem, bo korzystają osoby z tego. Wyczytałem, że tu jest bez zniżki dla rodzica. Dzieci mają tak zniżkę, prawda? To proszę to uściślić, bo z tego zapisu, który dostaliśmy, nie wynika. To bardzo bym prosił, żeby Pan Prezydent wcześniej to tak by nie miał również pytań. Dziękuję. Doskonale wie, że cena biletu dla dzieci stanowi dzisiaj 50% stawki podstawowej. I to, co jest w tej tabeli podane, to jest 50% od tego 50%, tak? Czyli 25% stawki podstawowej, tak? Czyli dzieci z rodzin wielodzietnych miały 25% odpłatności od biletu miesięcznego, który ci obowiązuje zgodnie z uchwałą akademicką. Oczywiście
wszelkie łówki będą wymagać kolejnych uchwał Państwa Radnych i prawdopodobnie na kolejnej sesji przedłożymy Państwu projekty uchwał, które już będą zawierały te zniżki dla tych członków rodzin wielodzietnych. Dziękuję bardzo Panie Prezydencie. Czy jakieś jeszcze pytania, Szanowni Państwo? Nie widzę. Tak. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Osiemnastu radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały, jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, ten punkt porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu. Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Bardzo Państwa proszę. Kto z Państwa radnych za przyjęciem projektu uchwały? 17 radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Brak głosu przeciwny. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Szanowni Państwo, kolejny punkt to jest projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy miasto Grudziądz na 2014 rok. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Zaczynamy. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? 18 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ten punkt w porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2014 roku. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Wiśniewski. Ja mam w uzasadnieniu, odczytaję tutaj, że 5227 psów i około 65 popularyzacji jest chipowanych. Niemniej jednak wydaje mi się mocno, żeby należało umieścić w tej uchwale, że obowiązkiem właściciela psa, skoro tak kocha zwierzęta, powinno być, żeby wszystkie psy były chipowane. To jest raz. Niemniej jednak ustrzeże się później tych bezpańskich psów, bo będzie wiadomo, jeżeli gdzieś pozostanie jakiś piesek, będzie wiadomo, czyj to piesek jest. Prosiłbym Pana Prezydenta o... Udzielenie informacji, w jaki sposób ten system działa i dlaczego już jest na 65% populacji związanych ze szczepieniem psów. Tak więc przy okazji, jak to jest szczepić psy, to od razu musi zaczekować. Pani naczelnik, bardzo proszę. Bardzo proszę, Pani naczelnik. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chipowanie psów prowadzimy, tak jak w uzasadnieniu do uchwały, corocznie. Jest to na podstawie umowy z towarzystwem, które prowadzi bazę danych i ma podpisane umowy z wszystkimi placówkami weterynaryjnymi. Nie ma podstawy prawnej w obowiązujących przepisach, póki co, żeby można było nałożyć taki obowiązek. Również takiego obowiązku nie można nałożyć aktem prawa miejscowego. Natomiast to, że miasto umożliwia bezpłatne chipowanie dla mieszkańców, jest na tyle zachętą, że skutek, jaki mamy obecnie statystycznie, 65% szacujemy, że jest tych piesków zaczipowanych, no to myślę, że pozwoli nam w kolejnych latach, mam nadzieję, uzupełnić tą bazę do 100%. Uchwała. 17 radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Nie ma. Kto się wstrzymał? Jedna osoba? Kto? No, przepraszam. Pan radny, bardzo przepraszam. Nie zauważyłem. Uchwała 17 radnych głosowało za. Przeciw nie było. Wstrzymująca jedna osoba. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały z wniosku uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szosą Toruńską, drogą mazowiecką i granicą administracyjną miasta. Czy jakieś uwagi do tego punktu Państwo radni macie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania.
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Osiemnastu radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Także uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję Państwu bardzo. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zakłócenia przestrzennego tylu ograniczonego ulicą Kossaka, granicą administracyjną miasta i prawdami działkowymi. Czy jakieś uwagi Państwo macie tego punktu? Nie widzę, więc też tylko przypominam, że procedura głosowania nad tą uchwałą, to co też zostało technicznie Państwu przedstawione w poprawce do porządku, w czynnościach podejmować czynność głosowania. W pierwszej kolejności będziemy głosować na stwierdzenie, że plan narusza ustawę warunków uwarunkowań i kierunku zachowania przestrzennego miasta Grodziądza. Następnie stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu. Głosowanie w sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gmin oraz zasadach ich finansowania i głosowania nad projektem. Jedno pytanie mam tutaj do Pana Naczelnika. Czy przy samym stwierdzeniu braku wniesienia uwag do projektu planu, Pana Prezydenta, na emocję przepraszam, też będzie konieczne głosowanie, bo tylko stwierdzamy, że nie ma? Niekoniecznie, Pan Naczelnik przeczyta. To tylko stwierdzimy, tak? Rada stwierdza, tak? Nie trzeba na tym już głosować. Dobrze, dziękuję Panie Prezydencie. Szanowni Państwo, w związku z powyższym przystępujemy do pierwszego głosowania. Jest głosowanie na stwierdzenie, że plan nie narusza ustaleń studiów, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grodziądza. Kto z Państwa, bardzo proszę Panią Sekretarz, kto z Państwa jest za? Osiemnastu radnych głosowało za przyjęcia, więc przeciwnych głosów brak, ani wstrzymujących, jednogłośnie zostało to przyjęte przez Radę. Następnie stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu, tutaj zgodnie ze stanowiskiem Pana Prezydenta, w szczególności tutaj Pana Naczelnika. Na tym nie głosujemy, stwierdzamy tylko, że do planu, że nie wniesiono uwag do projektu planu. I kolejne głosowanie jest głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. Bardzo proszę, kto z Państwa jest za? Osiemnastu radnych głosowało, czyli jednogłośnie zostały rozstrzygnięte o sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji i konkretnie zasadach ich finansowania. Jednogłośnie zostało też to przyjęte przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących. I Szanowni Państwo, przystępujemy już na głosowanie nad całym projektem. Czyli kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Osiemnastu radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Bardzo Państwu dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To są interpelacje. Odpowiedź na interpelację otrzymał radny Tomasz Tomaszek. Chyba złożona między sesjami. Pan radny Krzysztof Kosiński i pan radny Tomasz Tomaszewski. Czy panowie chcieliby się coś wypowiedzieć? Bardzo proszę. Interpelację. Na jedną otrzymano odpowiedź, na drugą nie. Druga dotyczyła sytuacji budowy, oświetlenia i zabezpieczenia. A co do tamtej, także tamta została oczywiście napisana dobrze. Dziękuję bardzo. Znaczy, my sprawdzimy, miałem informację, że wszystkie były udzielone. Jeżeli nie, to po prostu to pan sprawdzimy na jakim jest etapie, tak? Panie radny, jeżeli pan pozwoli, będzie musiał pan tego. Z tego co powinien pan, nie wiem, że pan radny nie przyjmował, to przepraszam. Jakby, żeby odpowiedzieć panu radnemu, zapytaliśmy energooświetlenie, o własności oświetlenia, to przy miejscu pocztowej jest pan. Jeżeli otrzymamy odpowiedź od właściciela terenu, który nie jest gminą miasta Grodziądz, przy miejscu pocztowej i od energii oświetlenia, będziemy mogli panu radnemu precyzyjnie udzielić informacji. Dziękuję bardzo, panie. Pani radna Osowska-Nojo, w dalszej kolejności. Mamy dzisiaj tutaj trzy interpelacje, jedna w imieniu klubu. Pierwsza dotyczy oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, Wojskowych Zakładów Uzbrojenia. Interpelacja dotyczy Wojskowych Zakładów Uzbrojenia w Grudziądzu. W sprawie podjęcia wszelkich możliwych i koniecznych działań przez samorząd grudziądzki, reprezentowany przez prezydenta miasta Roberta Malinowskiego, wspartych wykorzystaniem statusu prawnego
posłów na Sejm RP reprezentujących Grudziądz. I na rzecz przeciwdziałania niekorzystnym rozstrzygnięciom Ministerstwa Obrony Narodowej, zlecającego prace remontowo-naprawcze sprzętu wojskowego ze szkodą dla wojskowych zakładów uzbrojenia w Grudziądzu, mogących w konsekwencji doprowadzić do redukcji zatrudnienia w tym zakładzie, a nawet do jego likwidacji w nieco późniejszej perspektywie. W imieniu pracowników, członków związków zawodowych, Rady Pracowników Wojskowych Zakładów Uzbrojenia w Grudziądzu, a także ich rodzin, myślę, że w imieniu także radnych Rady Miejskiej Grudziądza zwracam się do Pana Prezydenta w tej interpelacji z prośbą o podjęcie wszelkich możliwych i koniecznych urzędowych działań zarówno z poziomu samorządu lokalnego w Grudziądzu, jak i ze strony naszych posłów w Sejmie RP, z którymi ma Pan kontakt. A mających na względzie wyrażenie zdecydowanego sprzeciwu w stosunku do realizowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej bardzo złej polityki rozstrzygania zleceń remontowo-naprawczych z pominięciem polskiego sektora zbrojeniowego, a w tym także naszych zakładów uzbrojenia w Grudziądzu. Tak realizowana polityka przez Ministra Obrony Narodowej jest niekorzystna dla polskich zakładów. Została już dobrze rozpoznana przez sam sektor zbrojeniowy i jego pracowników. Uznawana jest jako bardzo zła, szkodząca rodzimemu przemysłowi i obronności kraju. Świadczą o tym nawet złożone doniesienia do prokuratury w tej sprawie. Od jakiegoś czasu ta polityka wiąże się z utratą zakresów realizowanych robót przez polskie zakłady, a w konsekwencji grozi zmniejszeniem liczby miejsc pracy, mogąc prowadzić do likwidacji zakładów pracy łącznie. Ministerstwo Obrony Narodowej, zlecając w drodze przetargów remonty i naprawy obcym firmom z państw Unii Europejskiej, w tym przypadku firmie czeskiej, z udziałem jednak kapitału rosyjskiego, jak podano w informacji telewizyjnej, działa na szkodę rodzimego przemysłu i naszego zakładu także. Są już znane przypadki zakładów zbrojeniowych w Polsce, które upadły chociażby po słabym przyjęciu przez BUMA. Dzisiejszy holding nie daje także żadnych gwarancji. Kierunek jest ten sam, zmieniła się tylko metoda wyniszczania. Przyczynia się do tego niestety zła polityka rządu, który powinien starać się utrzymać to, co dobre, potrzebne państwu i to, co kształtuje jego bezpieczeństwo. Dotychczasowe jego działania mają jednak skutki odwrotne. Trudno to wytłumaczyć i zrozumieć. Stosowane przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, realizowane przetargi, nie dają najmniejszej szansy racjonalnemu wykonywaniu zleceń i dobrej jakości świadczonych usług przez polskie zakłady, spółki remontowo-produkcyjne powstałe w wyniku komercjalizacji. Kilkunastokrotnie tańsze konkurencyjne oferty odbiegają całkowicie od realnych kosztów napraw i dobrej jakości wykonanej pracy. Zastanawia nas jednak niemożność ministra, który nie korzysta, a ma możliwość oddania zleceń w trybie bezprzetargowym. Została ona przez niego całkowicie zanikana i odrzucona. Dzisiaj z tego powodu mają już wielkie problemy przynajmniej 3 zakłady w Polsce. W poznańskim WZ Mocie 250 pracowników, tak jak wspomniałem wcześniej, pracuje już tylko 2 dni w tygodniu. Zarabiają na pewno dużo mniej i rokowanie jest nie najlepsze. Ten sam los w niedługim czasie może podzielić nasz grudziądzki zakład. Tym bardziej, że widmo kolejnego przegranego przetargu na remont armatochaubic stał się jawą, czyli faktem. Być albo nie być dotyczy dzisiaj bardzo dużej grupy pracowniczej. Łącznie z kooperantami i dostawcami z miasta i z najbliższego rejonu to prawie 1500 osób. Myślę, że bardziej uzasadniać nie trzeba znaczenia obrony interesów tego zakładu przez samorząd grudziądzki, a podkreślenie jego walorów technicznych, doświadczeń i bardzo pozytywnej historii jest drugorzędnym elementem uzasadnienia, bo utrzymanie stanowisk pracy dla Grudziądza powinno być priorytetem numer 1. Pod tym względem niestety mamy dużo do życzenia, a zmniejszenie bezrobocia stało się polityczną obietnicą bez pokrycia, czego żywymi świadkami są Grudziądzanie. W związku z powyższym wnosimy do Pana Prezydenta w tej interpelacji w sprawie jak na wstępie. To jest ta jedna interpelacja. Druga interpelacja już we własnym imieniu jako radnego w kwestii budowy sali gimnastycznej na terenie osiedla, że chciałbym też złożyć drugą interpelację. Dotyczy budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 na terenie osiedla Miszek. W związku z niedawnym głosowaniem przez radnych sejmiku wojewódzkiego
wieloletnim programem rozwoju, wieloletniego programu rozwoju bazy sportowej dla województwa kujawsko-pomorskiego na najbliższe lata składam zapytanie do pana prezydenta o podanie przyczyny niezgłoszenia przez pana urząd wniosku w sprawie budowy przedmiotowej sali gimnastycznej. Wielokrotnie składane obietnice przez pana prezydenta w sprawie budowy tej sali gimnastycznej, przygotowana dokumentacja za pieniądze podatników, czyli wydane pieniądze pod zręby inwestycji, są powodem determinacji w tej sprawie zarówno ze strony mieszkańców osiedla, pani dyrektor, jak i radnych. Wielokrotnie składane w odpowiedziach na interpelacje zapewnienia o skorzystaniu przez pana prezydenta z każdej istniejącej możliwości finansowania budowy stworzyły realną nadzieję niedawno, całkiem niedawno. Był opracowywany wieloletni program rozwoju bazy sportowej dla województwa kujawsko-pomorskiego na najbliższe lata i finansowania tych inwestycji ze środków unijnych. Wiele samorządów skorzystało z tej okazji i złożyło wnioski na budowę sal gimnastycznych także. Proszę zatem o odpowiedź na pytanie, co się stało, że miasto Grudziądz, czyli pan prezydent, nie złożył żadnego wniosku w tej sprawie, nie mówiąc o innych celach sportowych. Jeszcze jedna interpelacja związana także z budową targowiska, z tego względu, że budowa targowiska w Miszku budzi dużo kontrowersji i trwa to bardzo długo. Mieszkańcy w zasadzie cotygodniowo zgłaszają te problemy i pretensje wprost do mnie, to tak się dzieje. Dlatego chciałbym odnieść się także do szczegółów, do zachowania pewnych terminów, które zostały wskazane w podpowiedziach na interpelację i składam w związku z tym kolejną. Interpelacja w sprawie budowy targowiska na terenie osiedla Miszek. W związku z zarezerwowaną kwotą 500 tysięcy złotych w budżecie miasta na rok 2014 przeznaczoną na budowę targowiska zlokalizowanego na terenie osiedla Miszek, zwracam się z zapytaniem do pana prezydenta i proszę o udzielenie informacji pisemnej na temat już zrealizowanych procedur około inwestycyjnych w miesiącu kwietniu, a związanych z realizacją budowy targowiska w Miszku. Taki termin został określony w poprzedniej odpowiedzi na interpelację i jest wyznacznikiem pewnych konkretnych działań. Potrzeba tak bieżącej i szczegółowej informacji uwarunkowanej z pilnością tej inwestycji i dotrzymaniem tych terminów, które są przedmiotem zainteresowania wielu mieszkańców, co będzie przedmiotem przekazanej informacji także użytkownikom i tym mieszkańcom. Ja postaram się odpowiedzieć oczywiście, jeżeli dostanę tutaj na piśmie. To dziękuję bardzo. To są te trzy interpelacje. Zaraz panu przewodniczącemu przekażę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowna Rado, Szanowni Panowie Prezydenci. Składam interpelację w sprawie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4. Wracam się z uprzejmą prośbą w imieniu dyrekcji oraz rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 4 o przeznaczenie działki nr 3/14 okręt 160 będącej własnością miasta położonej za parkiem przylegającym do posesji szkoły, na której umiejscowiona jest właśnie ta placówka, na boisko szkolne. Uczniowie szkoły położonej co prawda balowniczo w otoczeniu pięknego starodrzewu i w zakolu kanału Trynka nie mają możliwości pełnego rozwijania swoich umiejętności sportowych. Utwardzony, położony bezpośrednio przy budynku szkoły plac, pełniący funkcję boiska sportowego, jest bardzo mały i nie spełnia określonych wymagań. Z jednej strony ograniczony jest ścianą szkoły. Nowa elewacja budynku w krótkim czasie ulegnie zniszczeniu, gdyż niemożliwe jest uniknięcie uderzenia w nią piłkami w czasie zajęć oraz po lekcjach. Po drugiej stronie boiska płynie Trynka, odgrodzona co prawda siatką, ale piłki od czasu do czasu wpadają w jej nurt. Nie ma żadnej możliwości powiększenia tego terenu, gdyż budynek starej szkoły podlegający niekończącemu się remontowi na to nie pozwala. Dodatkowo stwarza niebezpieczeństwo. Po stronie przeciwnej Trynka tworzy naturalną zaporę. W związku z powyższym bardzo proszę o udostępnienie i przekazanie szkole placu za parkiem, który jest własnością Skarbu Państwa, jak wspomniałam, wyasygnowanie środków na zagospodarowanie terenu tak, aby mógł pełnić funkcję boiska o wymaganych rozmiarach, boiska wygodnego, bezpiecznego i gwarantującego fizyczny rozwój dzieciom. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radnej, czy ktoś jeszcze w dzisiejszym chciałby złożyć interpelację? Nie widzę. Bardzo proszę o koncentrację. Pani radnej.
napiszę na maszynie, bo jednak... Dobrze. To znaczy po prostu będzie dostarczone. I jeżeli nie ma żadnych interpretacji, nie. Otrzymali następujący radni. Pan radny Marek Czepek, pan radny Michał Czepek, pan radny Krzysztof Kosiński, to było uzupełnienie ze styczniowej sesji. I pan radny Grzegorz Kędzianowski. Czy pan radny coś jeszcze w tych odpowiedzi? Pan radny Marek Czepek, proszę. Długość terminu realizacji remontu basenu zewnętrznego na Solach. Więc oczywiście nie otrzymałem odpowiedzi, bo odpowiedź była prosta. Kiedy zostanie to oddane mieszkańcom do użytkowania, ten basen? Natomiast w odpowiedzi już usłyszałem, że to beton musi przestygnąć, że beton musi wysezonować i tak dalej, ale dalej nie wiem, kiedy ten basen zostanie udostępniony do użytkowania. I to chciałbym się dowiedzieć. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący. Dziękuję Panie Prezydencie. Jeżeli nie ma żadnych uwag, dzisiaj Pan Radny Szymański, Pan Radny Kosiński, Pani Radna Osowska, Pani Radna Barniewska, Pan Radny Wiśniewski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, moje pytanie dotyczy drastycznych opłat za garaże, które stoją na gruntach MPGL. Są to, proszę Państwa, naprawdę ogromne podwyżki dla tych, którzy korzystają z tych garaży. Chciałbym przede wszystkim wiedzieć, z czego te podwyżki wynikają. Chciałbym też uświadomić Szanowni Państwu, że zburzyło to niesamowicie mieszkańców, tych, którzy z tych garaży korzystają, którzy trafiają do nas, na dyżury, nasze dyżury. Oczywiście pojawiła się już pewna obietnica względem tych osób obniżenia opłat z podatkiem od nieruchomości włącznie, ale chciałbym się dowiedzieć konkretnie, czy faktycznie będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, za mną musimy zapytać o pewien. Dziękuję bardzo. Pan Radny Kosiński. Konieczne jest natychmiastowe wyrównanie, o które proszą mieszkańcy, użytkownicy tej ulicy. Proszę o pisemną odpowiedź na zapytanie oraz o określenie w odpowiedzi terminu wykonania naprawy nawierzchni tej ulicy, wyrównania tej ulicy. I drugie pytanie dotyczy, ja zgłoszę temat do pani naczelnik Leczewskiej, kwestia siedzeń w wiacie przystankowej na terenie osiedla Miszek przy ulicy Droga Kujawska. Jest to centralny przystanek osadzony w samym centrum osiedla, z którego korzysta bardzo wiele osób. Są to przeważnie osoby starsze, które nie jeżdżą samochodami. No i niestety ten przystanek jest w stanie opłakany. Jeżeli chodzi o siedzenie, nie mówię, faktycznie dwa chyba tylko zostały. I mieszkańcy zgłaszają wielokrotnie. Ten stan już utrzymuje się od ponad 2 miesięcy. Jedna stacja chyba kilka miesięcy temu nastąpiła. Do dnia dzisiejszego nie naprawiono, pomimo zgłaszanej sprawy wielokrotnie. Nie naprawiono tego przystanku. W dalszym ciągu ludzie w pozycji stojącej starsze osoby muszą oczekiwać na autobus. Ja bym prosił, żeby ten temat załatwić jak najszybciej. Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, bardzo proszę. Te trzy pytania, proszę o odpowiedź pana dyrektora Morga. W piśmie to termin, harmonogram, jakie technologii, wszystko odpowiemy pisemnie. Tak, rzeczywiście, panie radny, zgłaszał pan tą uwagę. Chcę dodać, że w tym tygodniu, bądź na początku przyszłego tygodnia, wiata zostanie odmalowana i wyposażona w ławeczkę. Dodam tak, ta wiata była nie tak dawno odnawiana. No, ktoś ją niszczy. To nie jest tak, że to my jeździmy i niszczymy, żeby sobie znowu tam robić pracę, ale ktoś ją niszczy. Taki przykład był wiaty, która została zamontowana, najpierw zdemontowana przy przejeździe, została ustawiona nowa, została tak zdemolowana, że to brak słów. Przykład kolejny zniszcza to jest pętla autobusowa. No, dewastacja jest ogromna. To nie tylko ja mówię o Mniszku, ale można popatrzeć też inne. Ale na pewno, panie radny, tak jak powiedziałam wcześniej, wiata zostanie odmalowana i zostaną zdemontowane krzesełka i zostanie zamontowana ławeczka, która powinna być twarzą w tym przypadku. Bo to mamy do czynienia z pewną wielokrotnością dewastacji tej wiaty przystankowej na terenie osiedla. Ja bym proponował przeanalizować możliwość
bo na terenie szkoły znajduje się monitoring, który jest obsługiwany przez Straż Miejską. Może to jest kwestia tylko odpowiedniego ukierunkowania, przeokresowo, kamery na ten czas, byśmy rozpoznali sprawców tych działań. Byłoby to bardzo duże uproszczenie, byśmy mieli po prostu inne osoby. Prosiłbym, aby ten temat przynajmniej przeanalizować, czy jest to technicznie możliwe, czy jest możliwe ukierunkowanie kamery, która jest nieopodal na samym rogu. Dziękuję bardzo. Konkretnie myślę o Akacjowie w momencie, w jednym miejscu, tam gdzie są to obszary te łąkowe, bez przerwy pojawiają się nowe śmieci, może jest, byłoby czasem możliwe zidentyfikowanie ich tam i nie wiem, ukaranie ludzi, którzy je na nowo wciąż tworzą. Dziękuję. Jest możliwe, pani radna, i zaczynamy to robić, chociaż nie wiedzieć dlaczego. Rejon jeziora w Tarpnie no jest szczególnie upodobany przez mieszkańców, bo jeżeli kogoś zatrzymujemy, to jest to mieszkaniec tego rejonu. Nie oddawania za darmo śmieci do przoku, które się tam nadają, tylko wysypywania je do lasu, w najbliższe okolice jeziora. My zostaliśmy wyposażeni, kupiliśmy właściwie Wydział Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego, kupił taką pułapkę leśną i zaczynamy się tą pułapką posługiwać. W wyniku tego posługiwania są pierwsze rejestracje podrzucania. Ja zwrócę kolegom z patrolu ekologicznego również uwagę, czy zgłoszę to miejsce przy ulicy Akacjowej. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Szanowna Pani Radna, no to czy ktoś posiada akcję energii, czy ich nie posiada, no nie ma żadnego przełożenia na wpływ na tą spółkę. No nie powinien dbać akcję energii, ale wchodząc na giełdę, wpuściła miliony, a to, że Pan Prezydent przez to, że jego jeden z członków rodziny był pracownikiem tej energii, mógł nabyć je po prostu jako pracownik i tylko i wyłącznie w taki sposób Pan Prezydent przez posiadanie akcji Energii. Energia ma dokładnie 414 milionów jest w obrocie akcji Energii, a Pan Prezydent ma ileś chyba 750, więc tak, żeby się porównanie znali. Na pytanie, czy coś się zmieniło, stanowisko Energii jest cały czas takie samo, zostało podtrzymane. Z tego co wiem, to zwrócili się z prośbą do chyba Urzędu Miasta, aby postawić w ratuszu takie infokioski związane z ich informacjami. Niestety no, uważamy, że no, ratusz no, nie jest miejscem, żeby ktoś, kto ma potężną firmę, tak, jeszcze dorzucał nam kolejne zadania do obsługi swoich klientów. Tak. Rzeczywiście to coś z tym tematem należałoby zrobić, nie tylko jak wspomnieliśmy ostatnio, nie tylko prezydenci innych miast, całej grupie energii, którzy też na tym terenie no, wspólne różne stanowiska podejmują, natomiast no, to stanowisko spółki jest cały czas niezmienne, jest to tendencja niestety ogólnokrajowa, pozostałe koncerny energetyczne podobną politykę zamierzają stosować w całym kraju. Pierwsze zapytanie, mieszkańcy osiedla 900-lecia pytają o urządzenie parku, który w części został zabrany. Wiadomo, że zajezdnia powstaje i tak dalej, ławki zostały zabrane. Natomiast druga część, nic w tym kierunku się nie robi. Chcę przypomnieć, że plan zajezdni całej, czyli pętli tramwajowej, można to tak nazwać, i całej infrastruktury był opracowany w 2010 roku. Natomiast część zabranych i drzewa wykarczowane, no bo wiadomo, że jeżeli jest wyższa konieczność, no to trzeba to ustąpić i zrobić. Natomiast dalsza część, ławki są zabrane, pytają mieszkańcy, kiedy będą postawione i w przyzwoity sposób jakoś tam będzie to zagospodarowane. Prosiłbym o odpowiedź na piśmie. Druga zapytanie jest dotyczące ulicy Księcia Witolda. Jeżeli mnie pamięć nie myli, więc w 2000 roku od 1 marca była powołana komisja przez prezydenta wówczas Patolskiego, której ja przewodniczyłem. Opracowaliśmy przegląd ulic w granicach administracyjnych miasta. Tam było opisane wszystko odnośnie nawierzchni, odnośnie korytowania i podbudowy i tak dalej. Już o tym nie będę mówił, ale
Wiadomo, że więcej ulic takich w mieście jest, które powinni, mi się wydaje, znaleźć się w końcu w planie po 15 latach, w planie budżetu na przyszły rok, te mniejsze uliczki, żeby były zrobione. Natomiast nie zależy mieszkańcom na tym, żeby w jak najszybszy sposób po prostu połatać te dziury, które na dzień dzisiejszy są, aby była ona przejezdna, bo jest w fatalnym stanie. Sam nawet wczoraj tam byłem, popatrzyłem sobie, no to już wymaga rzeczywiście. W pierwszej kolejności wiadomo, że zarząd dróg ma tam ustalone kolejności i tak dalej. Prosiłbym bardzo pana dyrektora, żeby po prostu na tym zapanował, żeby zrobić to w pierwszej kolejności, może te połatać w miarę możliwości, żeby ta ulica była dostępna i przejezdna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 900-lecia w Tatrze przy pętli. No przede wszystkim to się zmieniło, że miasto od bodajże 2 albo 3 lat jest w końcu właścicielem tego terenu. Ten teren należał wcześniej do wojska, później do Agencji Mienia Wojskowego. Po wielu długich negocjacjach udało nam się ten teren od agencji pozyskać. Jest miejski. Stąd też w tej chwili jesteśmy tak naprawdę od 2 lat uprawnieni do jakby zagospodarowania tego parku i do możliwości, tak jak pan radny wspomniał, czy to umiejscowienie ławeczek, czy innych elementów rekreacji, które służą w poczynku okolicznych mieszkańcom. Oczywiście no, sprawa się poprawi, jak się skończy budowa na torowiska i ten pętli Tarno. No, nie możemy dzisiaj na plac budowy wpuścić mieszkańców, panie radny. No. No, tego się po prostu nie da. On musi coś zrobić, robi w budowie, nie będzie brał odpowiedzialności za to, że ktoś na placu budowy sobie coś zrobi. Te prace, jeśli chodzi o pętlę Tarno, bo jak pan dostrzega, no przyspieszyły w ostatnich tygodniach. Ta pętla, nie wiem czy pan dyrektor jest zorientowany, kiedy ten etap ostatni pętli Tarno przewiduje wykonawca zakończyć i oddać do użytkowania, bo po tym okresie na pewno nastąpi uporządkowanie tego parku i dostawienie tych elementów małej architektury, które tam wcześniej były. Panie dyrektorze, około 2 miesięcy jeszcze potrwają to. Jeszcze za 2 miesiące park zostanie ponownie, część właściwie jego, bo część jest tak udostępniona dla mieszkańców. Jeżeli chodzi o ulicę Księcia Witolda, no panie radny, z całym szacunkiem dla spisu, który był przeprowadzony 15 lat temu, ale przez 15 lat temu no, powstało szereg nowych ulic, ale też znacznie przyrosło nam chyba kilkukrotnie ilość pojazdów, które w mieście są zarejestrowane, jak i też niektóre funkcje ulic się pozmieniały. Ja chciałbym państwu radnym przypomnieć, że cały czas tworzy się wykaz ulic, o których tutaj wspominałem. Mam nadzieję, że w miesiącu mają powstanie i do państwa radnych na ukończeniu on trafi. Wtedy bym bardzo prosił o sugestie i o państwa przemyślenia, waszym zdaniem, które ulice w pierwszej kolejności, w przypadku oczywiście wolnych środków w kolejnych latach, powinno miasto remontować. Dla informacji, w mieście mamy około 400 ulic, z czego w dobrym stanie może jest 70, może 60. Czyli około, szacujemy, 300 ulic w mieście wymaga dzisiaj pilnej naprawy, remontów itd. I zrozumiałe, że wszystkiego w jednym roku się nie da po prostu zrobić. Wiadomo, że każdy z państwa reprezentujecie swoje okręgi wyborcze, no będzie zgłaszać potrzeby i słusznie ze swojego okręgu, tak? Natomiast też bym bardzo prosił, żebyście no, wybierali jakieś priorytety, tak? I jeżeli taki spis powstanie, no, zaproponuję wspólne spotkanie, wspólne może posiedzenie połączonej komisji, usiądziemy i będziemy po prostu wybierać. Jeżeli znajdą się środki, trzeba będzie jakieś kryterium przyjąć. Myślę, że podstawowe to będzie, czy jest dofinansowanie zagraniczne, czego nie ma. Drugie, no komu służy dana ulica, czy służy lokalnie, czy jakiemuś tranzytowi, czy służy kilku mieszkańcom, czy kilku tysiącom mieszkańcom, tak? Na jakieś kryteria trzeba będzie wziąć, czy na danej ulicy mamy zdarzenia tragiczne, czy ich nie mamy, tak? Czy były wypadki, czy jakieś kolizje bardzo często dochodzą, czy ich nie ma. No, trzeba będzie kilka kryteriów założyć. I oczywiście ostatnim kryterium bardzo ważnym no, będzie koszt przebudowy danej ulicy. Tu nie mówię o Księciu Witolda, bo mamy na przykład takie ulice, jak choćby ulica Gromady Grudziąż, bardzo pilna do przebudowy. Bardzo krótka ulica, ale przebudowa to jest chyba 6 milionów złotych. Bo wymaga przede wszystkim budowy, to czego nie widać, kanalizacji deszczowej, która jest szacowana na około 2,5 do 3 miliona złotych. Jak to się zbuduje, to dopiero można myśleć o
nawierzchni, o chodnikach, o oświetleniu, całej reszty, tak? Więc bardzo się cieszę, że Pan Radny zgłosił kolejną ulicę, księcia Witolda, do tego spisu, który Państwo już zgłaszacie na każdej sesji, zostanie dopisana i myślę, że w maju przedstawimy Państwu szeroko taki spis ulic, które zostały przez Państwa zgłaszane, które zgłaszają mieszkańcy do nas, czy do bezpośrednio podczas spotkań z prezydentem, czy też na spotkaniach otwartych, czy też bezpośrednio takie zgłoszenia, które są do Zarządu Dróg Miejskich kierowane. I wtedy będziemy o tym pracować, bo niekoniecznie, Szanowni Państwo, jest też tak, mamy bardzo wiele takich przypadków, że ludzie na przykład są zainteresowani utwardzeniem jego drogi. No, mieliśmy przypadek ostatnio Pastuszewa, gdzie przyszedł Pan i mówił, że on sobie nie życzy, żeby wyrównywać jego drogę, bo jak ona będzie wyrównana, będzie prosta, to będzie miał większy ruch pod domem, tak? Więc różnie to z tymi drogami bywa, oczywiście większość tam chce, żeby wszystkie drogi były równe, gładkie, tak, i żeby się wszystkim przyjemnie i bezpiecznie po nich poruszało. Wiadomo, że trzeba wszystko zaplanować i to we właściwy sposób robić. Ja tu już na końcu powiedziałem, jeżeli chodzi o księcia Witolda, więc chodzi o to, żeby na dzień dzisiejszy wyrównać, żeby ona była dobrze przejezdna. O to mi chodziło. Pan mówi, że myśmy już takie, ja już mówiłem panu też na jednej sesji, jak pan dał propozycję, żeby wytypować ulicę i tak dalej. Ta dokumentacja jest, wiesz, ale nie wiadomo, gdzie jest. Jeżeli pan prezydent by chciał, to ja mogę w tej materii pomóc. Ale jeżeli chodzi o 900-lecia, mnie nie chodzi o ten teren, który jest w budowie, tylko dalej, żeby te ławeczki postawić, to jest żaden problem. Nie róbmy problemu z takiego prostego, ławki dalej przesunąć, żeby ludzie już mogli odpoczywać. A jeżeli chodzi o zrobienie infrastruktury, to w dalszym czasie jest. Mieszkańcy mówią tak, drzewa powycinali na tego, nawet w niektórych sprawach bez zgody mieszkańców, bez wspólnoty zgody i tak dalej, bo tak twierdzą i niektóre protokoły podobno były słabsze, ale to mnie nie interesuje. W każdym razie ludziom trzeba po prostu być dla ludzi. I to przypomina władzy dzisiejszej, że władza nie powinna zapominać o tym, że jest dla ludzi. Dziękuję. Ławki w tym parku dają, a to dobrze było, że Pan Radny tego typu sformułowanie po prostu postawił, a nie mówił o kiedy się zakończył budowa ten. Myślę, że to nie jest problem, żeby tam kilka ławek umieścić, to takie rzeczy, to myślę, że można po prostu rozwiązać bardzo, bardzo szybko. Natomiast wracając do Pana Radnego, tej spisu ulic przed kilkunastu lat. Szanowni Państwo, nie potrzebujemy spisu przed kilkunastu lat. Dzisiaj mamy, dzisiaj mamy nowoczesne narzędzia informatyczne. Między innymi w zeszłym roku zakończyliśmy za wiele milionów związki system informacji przestrzennej. Mamy spisy ulic, mamy szerokości, długości, opis infrastruktury. Możemy to zastać po prostu z systemu informatycznego i to mamy. Natomiast co nam to da, że nam wyjdzie 350 ulic do naprawy, tak? Jest pytanie, które w pierwszej kolejności wyremontować. Też tak jest. No i to jest właśnie pytanie, które i dlaczego, tak? Dziękuję. Panie Prezydencie, Pan Radny Szyszka. Prezydencie Wysoka Rado. Moje pytanie dotyczy, jak zwykle, ławeczek przy ulicy Cmentarnej. Uzyskałem zapewnienie, gdzie popatygowałem się osobiście złożyć wizytę u Pana Prezydenta i obiecano mi, że do końca tygodnia będą zamontowane ławki. Do chwili obecnej nie uzyskałem ani odpowiedzi, ani nie ma ławek. Chcę na dzień dzisiejszy odpowiedzieć tym starszym ludziom, którzy tam dziesiątkami obiecają to metropolię Cmentarną. To jest bardzo przykre, bo ja miesiąc temu obiecałem ludziom, że po rozmowie z Panem Prezydentem złożyłem też takie zapytanie na sesji. Niezwłocznie do niedzieli te ławeczki będą. Byli bardzo zadowoleni. A dzisiaj są zawiedzeni. Co ja bym dzisiaj powiedzieć? Kto mnie okłamał? Kto okłamał społeczeństwo? Proszę mi odpowiedzieć. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Radny. Oczywiście no, trzeba tę sprawę wyjaśnić. Tak? No, był Pan Radny, umierzyliśmy z łami, ja nie pamiętam doskonale co wizycie. Z informacji, które wtedy uzyskaliśmy, że ławki chyba nawet zostały przekazane do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomości. Bo teren administrowany przez nasz MPG, z tego co pamiętam, to Wydział Gospodarki Komunalnej Myśliwskiej te ławki przekazał do MPG. Należy po prostu zapytać MPG, oczywiście niezwłocznie zapytam władze spółki, dlaczego te ławki nie zostały tamte miejsce posadowione, a wtedy sobie poszukiwałem, że rozmawialiśmy chyba telefonicznie z Panem Prezesem. W obecności Pan prowadził rozmowę z Panem Prezesem, gdzie Pan Prezes, przepraszam, zadeklarował,
niechęć rozmowy, nie zamontowanie ławek. Byłem obecny przy tej rozmowie, a pana słowa były, że na pewno te ławki do niedzieli będą. A widzę, że pan prezes najwygodniej ze swojej strony chce zaniechać tego. Z jakich względów, to tu wszyscy obecnie wiemy. I będę przekazywał informacje społeczeństwu, jeżeli te ławki nie zostaną zamontowane, bo to nie są dla mnie prywatne, to są dla ludzi, którzy tam naprawdę z przystanku mają problemy z dojściem do cmentarza. Odpoczywają po kilka razy. Pan prezes nie jest do ludzi. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jak co roku Urząd Miasta i Prezydent Grudziądza organizuje na zakończenie lata koncert dla mieszkańców Grudziądza. Organizuje zabawę plenerową. W tym roku po raz pierwszy wystąpi w Grudziądzu zespół europejskiej marki, szwedzki zespół Sabaton. Mam pytanie w imieniu głównie młodych ludzi. Czy jest szansa, aby można było rozważyć taką możliwość, aby mieszkańcy, którzy pokażą dowód, weszli za darmo, żeby ta impreza nie była płatna, gdyż zawsze była płatna, stąd taka informacja byłaby bardzo istotna i taka możliwość byłaby bardzo istotna. Za okazaniem dowodu osobistego, że to jest mieszkaniec Grudziądza, wchodzi za darmo na ten koncert, a nie płaci pieniążki. Na tym koncercie przewidywanych osób jest około 15-20 tysięcy, więc tutaj ilość bardzo duża. Stąd myślę, że na pozostałych osobach spokojnie jeszcze będzie można zyskać i zarobić, ale żeby mieszkańcy Grudziądza mogli wchodzić do targu. Dziękuję. Ile to będziemy wiedzieli, jakie grupy osób możemy się spodziewać? Umożliwienie wejścia każdemu na dowód niestety nie dawałoby takiej możliwości. Także mówiąc krótko, na dzień dzisiejszy takiej możliwości nie przewidujemy. Dziękuję bardzo. Pan radny. Tylko chodzi o mieszkańców Grudziądza, tak? Chodzi o naszych mieszkańców, tylko do niego. Panie radny, około 10-15 tysięcy osób. Tak, może mamy już dzisiaj bardzo wiele sygnałów z Polski osób, które są do Grudziądza przyjęte. No nawet sobie teraz wyobrazić, to byłoby 10 tysięcy osób czy 15. Ilu teraz dojdzie mieszkańców ze spłatni? Kolejne 10-15 tysięcy. Tego się fizycznie na Błoniach nie da przeprowadzić. Tutaj chodzi przede wszystkim o względy bezpieczeństwa. Aby móc zapanować nad ilością, nad bezpieczeństwem, pamiętajmy, że taki koncert no, trzeba będzie bardzo też dobrze zabezpieczyć pod kątem bezpieczeństwa, pod kątem zabezpieczenia medycznego, zabezpieczenia logistycznego, tak? Zabezpieczenia gastronomicznego czy sanitarnego. Nie możemy sobie jakby przewidywać imprezy plenerowej nad Wisłą, gdzie jeszcze mamy Wisłę i Nurt Wisły, a tu sprowadzimy kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców i nikt nie będzie panował. Jeżeli coś organizujemy, to bierzemy za to odpowiedzialność, stąd też decyzja, aby zrobić odpłatność. Ta odpłatność w stosunku do wszelkich koncertów, które się tej grupy odbywają w Europie i tak jest znacząco niższa niż normalnie bilety, bo chyba około 35 zł kosztuje bilet na koncert grupy Sabaton, a normalnie chyba około 120 zł. Ceny w Polsce w zeszłych latach wynosiły, więc i tak tutaj czy to mieszkańcy, czy też jako goście Grudziądza będą preferencyjnie traktowani, będą płacić. Tutaj pan radny Krosiński podpowiada. W panej dyskusji. Tylko prosiłbym jeszcze wziąć pod uwagę, iż na ten koncert Grudziądza nie przyjdą głównie w młodym wieku, a nie jak to bywało co roku większość Grudziądza. Stąd po prostu krótko proszę wziąć podpowiadę. Dziękuję bardzo. Pierwsza sprawa dotyczy ulicy Kustronia między przedszkolem a Kustronia 4 prowadzącej w stronę lasu. Jest to taka ulica gruntowa, gdzie pod spodem są płyty żelbetonowe i z tych płyt wystają pręty. Tych prętów jest sporo. Ja dosyć często tam jeżdżę na rowerze i dla ludzi, dla dzieci, które jeżdżą na rowerze, dla ludzi, którzy idą na spacery, jeszcze w dzień są widoczne, a wieczorem niestety są niewidoczne, a stwarzają bardzo duże niebezpieczeństwo i bardzo proszę o jak najszybsze przecięcie tych prętów, to po pierwsze, a po drugie, druga sprawa jest związana z przejściem, takim dzikim przejściem przez Plażę Średnicową między Kerfurem a wodociągami. Jest to po zjeździe z wiaduktu prowadzącego w stronę lotniska i tam wiele osób, czy to na rowerach, czy pieszo, czy ludzi z wózkami, zrobiło sobie taką ścieżkę przez tam na tym etapie są właściwie cztery pasma razem i dosyć często przejeżdżają, przechodzą przez w miejscu niedozwolonym. Jaka jest możliwość
Znaczy sądzę, że jest możliwość zabezpieczenia barierkami w środku, barierkami metalowymi, które uniemożliwią tym osobom skracanie sobie drogi, bo jest to, no jest to po prostu niebezpieczne. I przypominam się jeszcze w jednej sprawie o przysypaniu, nazwijmy to dziur na parkingu przy Bursie, przy ulicy Halera, gdzie jest po prostu naprawdę raz, że jest duży ruch, a druga sprawa, te dziury uniemożliwiają w ogóle bezpieczne poruszanie się jakimkolwiek samochodem. Dziękuję. Podobał sobie te trzy tematy. Bardzo proszę wizytę u mnie w dniu jutrzejszym, bo imię panią radną telefonicznie. Myślę, że kwestia rentów będzie usunięta, tak? To już o tym wspominali. Oczywiście już przy ostatniej naszej rozmowie to jest kwestia wjazdu tam, gdzie jest Blockfoot, tak? Gdzie jest ten hangar były. Wiem, w którym to jest miejscu. Tak nawet tam byłem osobiście to ja zobaczyć. Ja się umówię i wskażę te miejsca, które są bezpieczne. To może mówcie się razem w sesji, tak? Z panem, który będą dotkały, dobrze? Natomiast w kwestii przejścia do trasy średnicowej i to też to myślę, że ZDM musiałby zasięgnąć opinii. Wziąć pod jego organizację roku, nie wiem, czy to przedłoży na Komisję Bezpieczeństwa roku, to też pani Radna udzieli mi informacji ustnej. Chciałbym podziękować Zarządowi Dróg Miejskich za pozytywne ustępowanie się do mojego zapytania odnośnie budowy utwardzonej drogi do schodów, do przypompowni na osiedlu Żąc. Bardzo dziękuję. Wiem, że tylko tam była kwestia ustalenia z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami, którą w stronę ma przejść. Ta ścieżka będzie zbudowana, bardzo mnie to cieszy, cieszę mieszkańców Brząca. Panie prezydencie, mam kilka zapytań. Mieszkańcy drogi Pociągiej na osiedlu Tuszewo zwrócili się z prośbą, aby poprosić pana prezydenta, aby wezwać wykonawcę robót ziemnych, które miało miejsce tam przy ulicy Droga Barzancia i w okolicach też. Jakąś infrastrukturę podzielną tą powiedziano w drugim poroczu 2013 roku i zdemolowano drogę tym mieszkańcom, aby wezwać tego wykonawcę do przywrócenia stanu tej drogi do stanu pierwotnego. Ponieważ no nie da się, zwłaszcza po opadach deszczu, ani przejść, ani przejechać tą drogą. Drugie moje zapytanie dotyczy prośby piłkarzy, którzy takich amatorów piłkarzy, mianowicie co roku pan prezydent pod koniec roku ogłasza konkurs na dotacje na rozwój sportu i bardzo się zwrócili do mnie z prośbą ci piłkarze grający w tych najniższych klasach rozgrywkowych, aby regulamin tego konkursu rozszerzyć na rangę regionalną i wojewódzką rozgrywek. Nie tylko ogólnopolską czy okręgową, ale też tą najniższą. Z uwagi na to, że to są z reguły osoby, które już osiągnęły ten wiek seniorski i mają pod 19 czy 20 kilka lat, jeszcze nie mają stałych źródeł dochodu, a muszą finansować przede wszystkim zakup strojów, sprzętu, czyli piłek, dojazdów na rozgrywki, na przykład do odległych miejscowości w województwie kujawsko-pomorskim, ale też przede wszystkim finansować sędziów. I z takiej dotacji mogliby korzystać, tak? Takich klubów nie jest dużo. Myślę, że tam dotacje rzędu kilku tysięcy złotych rocznie znacząco poprawiłyby funkcjonowanie takich klubów. Także prosiłbym o rozważenie w przyszłości, jak będzie taki konkurs ogłaszany na 2015. Kolejne pytanie dotyczy slipu, który miał być budowany na Błoniach Plebiscjańskich. Z tego względu, że wczoraj Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów związanych z rozwojem infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałania zagrożeniu na środowisku. Tam jest dosyć duża alokacja, bo 300 tysięcy euro, czyli 1 200 000 złotych. Pytanie, czy nie zwrócimy uwagi, czy my się wstrzeliwujemy w ten projekt, czy można by slip zbudować właśnie z tych środków. Także prośba o rozważenie tego. Tam jest termin naboru wniosków, się kończy 9 maja. Także może pan prezydent prosił do swojej służby, aby sprawdziły, czy my pod to działanie się łapiemy. Kolejne moje pytanie, będę już nudny. Kiedy ruszy remont klasztoru benedyktynek? Tak, na poprzedniej sesji pan naczelnik Jacek mówił, że to już dobiegają końca ta ocena merytoryczna. Na jakim etapie jesteśmy 10 miesięcy później? I ostatnie moje pytanie. W tegorocznym budżecie mamy środki na projekt i utworzenie strefy rekreacji w lesie komunalnym. Czy już mamy jakąś koncepcję, jak to ma wyglądać? W którym miejscu konkretnie mają powstać ścieżki urządzeniem?
Czy mógł Pan przedmiot coś więcej powiedzieć na ten temat? Sądzę, że jest to wynik tam budowy sieci kanalizacji sanitarnej Czerwińskiego Wyciągi Oczyszczalnej. Ta spółka wykonywała tam drogi, znaczy tam jakby roboty pod ziemią, nie tylko teraz wyciągnie, są problemy, tak? Więc na bieżąco zarząd dróg miejskich jest w kontakcie z wodociągami. Oczywiście tą sprawę również myślę, że zanotowałbym i przekażę. Jeżeli chodzi o piłkarzy, to jest pani Kinga Bączkowska, zanotowała sprawę z Wydziału Sportu KSP, Kultury Sportu i Promocji, tak, zanotowała tę sprawę i bardzo proszę o udzielenie informacji, czy też o prośbę do pana radnego, aby może bezpośrednio skontaktował tą osobę, czy tą grupę osób, bezpośrednio z panią Bączkowską, która jest na sali, bo ona taką dyskusję później ogłasza, więc dobrze byłoby tego typu sugestie bezpośrednio przekazać. Jeżeli chodzi o SLIP i ośrodki unijne, to rzeczywiście, jak pan radny wspomniał, tam jest obecnie 300 tysięcy euro. Ze 100 200 tysięcy złotych na całe województwo. A przy różnych rozważaniach naszych, w zależności od wariantu, to ten SLIP tam się wahał od kwoty 500 tysięcy złotych do 2 milionów nawet. Więc gdyby nawet uzyskać tą alokację w całości i to do działania, to i tak by nam na SLIP nie wystarczyło. Tylko przypomnę, że SLIP taki mały dla mniejszych łodzi pływających do pół tony, on będzie zamontowany. Będzie to SLIP podobnie po prostu żuraw w ramach tej przebudowy. Tak? Kwestią są duże jakby łodzie, które pływają po wodzie. Natomiast w przypadku dużego nurtu i wysokiej wody, tak, to powiedziałem, że w przypadku służb ratowniczych nie ma problemu z wodowaniem. Z wodowaniem największe są problemy, jak mamy bardzo niską wodę. Bo wtedy nie można jakby dojechać, tak, jak mamy zagrożenie powodziowe, woda jest wysoka i nie ma problemu, aby zwodować skutkę choćby na Błoniach Nadwiślańskich, gdzie jest przyczółek tego mostu pontonowego. Ale oczywiście teraz rozważymy, jeszcze raz się przyjrzymy. Pan naczelnik Brzoz, myślę, że sanatował tą sytuację, tylko powiem, że do tego działania przymierzaliśmy się z modernizacją przepompowni, która jest na Rowie Hermana przy ulicy Toruńskiej. Tam mamy po prostu przepompownię na wypadek właśnie wysokiego stanu wody Wisły, to jest w zarządzie spółki wodnej w tej chwili. Chcieliśmy tam wymienić pompy, które już po prostu mają trochę lat. Pierwotnie spółka nie mogła się na to łapać, w tej chwili jest to rozszerzone i jeszcze raz rozważamy, czy do tego punktu zamiast przystąpić. Pan naczelnik Jacek Brzos niech się przygotuje z informacją na temat klasztoru benedyktynek. Jeszcze tylko odpowiem na temat stref regeneracji. Zamierzamy w miesiącu maju wyłonić wykonawcę tej przebudowy, oczywiście tej całej koncepcji. Oczywiście jak już będzie on wyłoniony, będzie zobligowany do szeroko rozumianych konsultacji, tak aby to właśnie mieszkańcy plus wszelkie te kluby, Nordic Walking, czy tam nie wiem, klub morsów, no wszyscy, którzy czynnie i aktywnie spędzają czas wolny w lesie lotnickim, zgłaszali swoje potrzeby, aby ewentualnie, jeżeli będzie taka możliwość i potrzeby, umieścić się w takim opracowaniu. Oczywiście kolejne na przykład realizacji. Panie naczelniku, bardzo proszę. Policjant, straż pożarna, bo na ten sprzęt taki przepisik powiedział ratowniczy. A jeśli chodzi o klasztor, czy ma główne muzeum, tam jeszcze ocena merytoryczna się nie skończyła. To tak pewnie do następnej sesji już na pewno będziemy wiedzieli, jak się to kończy. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. I pan radny. I cyfry, które są no, intrygujące. Chciałem się dowiedzieć, z czego wynika kwestia, że 33% bezrobotnych w naszym mieście nie posiada żadnego wykształcenia. Czy to wynika z tego, że na którymś etapie nauczania te sito nie wyłapuje osób, które nie wypełniają obowiązku szkolnego? Czy są jakieś inne powody? Drugie pytanie. Mamy realizowane przynajmniej 14 różnych programów dotyczących bezpieczeństwa dzieci na poziomie szkoły podstawowej. Nauczyciele są uczuleni na kwestię ruchu drogowego, a w sprawozdaniu Straży Miejskiej na 723 uczniów, którzy zdawali na kartę rowerową, 263 nie zdało. Nie otrzymało tej karty, może w ten sposób, trudno mi mówić tutaj o niezdaniu
No to jest jak, to jest spora liczba. Czy tutaj, czy powiedzmy sobie, no, któryś z tych programów zawodzi, czy wynika to, no, generalnie zależy tutaj na bezpieczeństwie tych dzieci. One potem z tą kartą rowerową będą mogły przecież poruszać się po ulicach naszego miasta. Dziękuję. Chciałbym to do Urzędu Pracy, była dyskusja na temat sprawozdania z realizacji polityki właśnie przez Urzędu Pracy. Te 33% osób bez wykształcenia są to osoby z wykształceniem podstawowym. Pamiętajmy, że są to osoby w przedziale wieku do 67 lat w tej chwili, tak? Więc to niekoniecznie są zajmowania tego okresu, bo to są osoby, które no, kiedyś kończyły tylko szkołę podstawową, tak, szły albo bezpośrednio do pracy, tak, bez żadnego przygotowania. To jest jakby tak kilkudziesięciu lat ostatnio. No, dzisiaj takiej sytuacji nie mamy, no, jest obowiązek szkolny chyba do 18 roku życia, więc dzisiaj od wielu lat ten problem w naszym kraju zanika. Natomiast jeżeli chodzi o zdawalność, kartę rowerową, jest pan komendant Jan Krzeczewski. Bardzo proszę o udzielenie informacji, jak to wygląda dzisiaj ze szkoleniem. Panie radny, ja w tym temacie bym chciał dokładnie odwrotnie na problem spojrzeć, że 500 dzieciaków zdobyło kartę rowerową. Dlaczego tak chcę powiedzieć? Bo jest to nasz taki autorski program, który żeśmy zaczęli 6 lat temu, wtedy kiedy w sprawozdaniu komendanta miejskiego policji mieliśmy w tamtym okresie bardzo dużo wypadków na drodze, w których uczestniczyły dzieci, których dzieci były ofiarami. I wtedy żeśmy podjęli takie zobowiązanie, że podejmiemy się z nauczycielami grudziąckich szkół podstawowych, podejmiemy się tego trudu szkolenia i zdobywania przez dzieci kartę rowerową. Teraz mamy, trwa aktualnie 6. edycja, do której również przystąpiło tam 800 chyba uczniów, bynajmniej zostało zgłoszonych 800 uczniów przez dyrektorów szkół. Oni przechodzą szkolenie, zdają egzaminy. Egzamin. My tutaj nie chcemy produkować tych kart rowerowych, tylko autentycznie, żeby tą kartę zdobyły dzieci, które posiadają umiejętności poruszania się po drogach. Największy problem, jaki zauważamy przy egzaminie, to nie jest wiedza teoretyczna, którą dzieci dosyć fajnie chłoną i zdają tą część, a praktyczna. Jazda rowerem, prowadzenie rowera jedną ręką, wydawanie sygnałów skrętu w lewo, skrętu w prawo. Wszystkie szkoły podstawowe w tym programie uczestniczą i tak jak mówimy, co roku 500 uczniów zdobywa tą kartę rowerową. W tym roku będzie to już 3000 prawie dzieciaków, które w tym programie kartę rowerową zdobyły. Te 200, co roku się powtarza mniej więcej taka ilość 200-250 dzieciaków, które zostały zgłoszone, przystąpiły do programu, a później z różnych powodów no, nie zdały tego egzaminu. Jedne nie przystąpiły do tego egzaminu, inne no, nie zdały tego egzaminu, jeszcze inne no, no, z różnych przyczyn to jest. My tych przyczyn tam nie analizujemy. My specjalnie też, panie radny, jakby powiedzieć, nie naciskamy na tych nauczycieli, którzy z nami współpracują, bo to jest ich dobra wola. Przy naszej organizacji, naszym takim wkładzie, dodatkowo włączeni są w to instruktorzy i egzaminatorzy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. W skali województwa kujawsko-pomorskiego jesteśmy jedyną strażą, jedynym urzędem, który w taki sposób współpracuje z WORD-em, z najmłodszą grupą dzieci. No i chcemy to nadal robić. No może efekty należałoby się, może i lepsze, ja bym też był bardziej zadowolony, żeby te 700-800 dzieciaków, ale uważamy, że te 500 też jest takim dobrym wynikiem, bo to jest dobra wola. Dziękuję bardzo. Kwestie kanalizacji sanitarnej, ta ulica jest częściowo objęta tą kanalizacją, częściowo też nie, ale przy okazji
z tej sprawy i rozmowy z mieszkańcami pojawiły się inne problemy. Ja wiem, że pan prezydent tutaj przedstawia, że jest lista ulic, które mają być remontowane, ma być opracowane grupa, jakie ulice będą w pierwszej kolejności. Też mieszkańcy mi zgłaszali kwestię oświetlenia tej ulicy i utwardzenia. Ja wiem, że to jest duży problem, panie prezydencie, ale miałem możliwość przejść tą ulicą bardzo, bardzo długo w różnych kierunkach i mogę tylko powiedzieć, jeżeli byłaby możliwość nawet, panie prezydencie, tymczasowych rozwiązań, często tam, żeby wyrównać dla tych mieszkańców te niedogodności związane z kształtowaniem terenu, byłbym bardzo wdzięczny. Wiem, że całkowicie inna sprawa jest oświetlenie, bo to musi być projekt, muszą być na to środki, ale liczę na to, że pan prezydent też w tym przygotowanym projekcie by mógł uwzględnić tę ulicę. Będę bardzo wdzięczny. Dziękuję, panie prezydencie. Czy jakieś jeszcze zapytania państwo macie w tym momencie? Pan radna Nowak, proszę. Panie przewodniczący, wysoka rada, panie prezydencie. Dialog techniczny w sprawie terenów poprzemysłowych i składanie wniosków upłynął 28 lutego. I czy chciałby, zechciałby pan prezydent zaznajomić nas, jakie są wyniki skorzystania z miasta, z tej procedury dialogu technicznego, chociażby w kontekście rewitalizacji nabrzeża? Trzy podmioty. Ja bym może poprosił pana mecenasa Kołcza, aby przysłonił państwu, bo pan mecenas Kołcz jest członkiem zespołu do spraw dialogu technicznego i by państwu przedstawił, na jakim jest etapie ta cała sprawa i co w kolejnych tygodniach się zadzieje w dialogu technicznego. Panie mecenasie, bardzo proszę o udzielenie mikrofonu. Coś dla pana mecenasa. 28 upłynął termin składania chęci przystąpienia, także na dzień dzisiejszy to trwa właśnie procedura. Było spotkanie z wszystkimi podmiotami. Podmioty wystąpiły z zapytaniem tutaj do miasta. O ile dobrze pamiętam, w tamtym tygodniu, bądź kilka, może 10 dni temu, podmioty otrzymały odpowiedź na zapytania, które od strony technicznej, bo tak naprawdę były to pytania od strony technicznej. Po zapoznaniu się z tymi odpowiedziami będzie dalej kontynuowany ten dialog. Trudno mi powiedzieć, kiedy on się zakończy, bo ta procedura jest bardzo taka lotacza. Zakończy się ona tym, że miasto posiądzie niezbędne informacje tak naprawdę do stworzenia opisu przedmiotu zamówienia. Na podstawie informacji od podmiotów, które chciałyby tam wykonywać swoją działalność. Trudno wiedzieć, kiedy to się zakończy. No, komisja pracuje i po zakończeniu tego właśnie dialogu zostanie ogłoszony, jeszcze będzie wybrany tryb, bo są możliwe trzy tryby, albo zostanie ogłoszone normalne zamówienie publiczne na wykonywanie usług, albo zostanie zorganizowany wybór partnera prywatnego w ramach ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, albo jest jeszcze jedna możliwość, zostanie wybrany koncesja, bo jeszcze jest możliwość koncesja na usługi w ramach ustawy o koncesjach i ewentualnie tam zostanie wybrany podmiot, który będzie zarządzał, prowadził tak naprawdę tą działalność. Który tryb jeszcze nie jest to rozstrzygnięte, bo dopiero po wpłynięciu wszystkich, że tak powiem, informacji będzie rozstrzygnięte. Prawdopodobnie jeden z tych dwóch trybów, raczej nie będzie to zamówienie publiczne zwykłe, bo trudno sobie wyobrazić przy tej skali trudności tak naprawdę prowadzenia, aby było to zwykłe zlecenie zarządzania. Jeden z tych dwóch trybów będzie, jeden z tych dwóch trybów. Dokładnie czasu nie odpowiem. Prace bardzo intensywnie trwają i myślę, że w miesiącu maju one powinny być zbliżać się ku końcowi, a może to sposób. 30 kwietnia już jest środa, więc jeżeli ktoś jeszcze tego nie dopełnił, to zapraszam do biura rady, żeby z tego się wywiązać. I szanowni państwo, przechodzimy do zadniego punktu porządku obrad. Wysoka Rada, zamykam 47. sesję Rady Miejskiej w Grudziądzu.